imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Królowo Polski, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Tematem, który dzisiaj będziemy poruszać, jest herezja fałszywego miłosierdzia. Tutaj chodzi faktycznie ściśle już o to błędne rozumienie miłosierdzia Bożego. Właśnie dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że błędne poglądy w tej dziedzinie tak naprawdę zdominowały obecnie praktykę duszpasterską, a wskutek tego również bardzo wpłynęły na zmienienie mentalności ludzi. I tutaj można też zadać pytanie, czy faktycznie ten stan rzeczy zasługuje na to, żeby aż tak surowo to osądzić, żeby nazwać to herezją. Ale faktycznie to rozpowszechnione, fałszywe rozumienie miłosierdzia Bożego wypacza w poważnym stopniu istotę naszej wiary i rozumienie w ogóle, kim jest Pan Bóg. Dlatego czasem z niektórymi rozmawiając, człowiek ma wrażenie, że chyba jakby wierzyli w innego Boga. Właśnie, że to jest inna właśnie wizja Pana Boga niż ta, którą Kościół głosił przez 1900 lat. Więc jakby był faktycznie kimś innym niż to, co głosi się dzisiaj. I faktycznie tych dwóch koncepcji nie da się z sobą pogodzić. Przykładem zniekształcenia pojęcia Bożego Miłosierdzia, niestety, ale te też mogą być słowa chociażby papieża Franciszka. Oczywiście nie jest to, trzeba podkreślić, źródło problemu, te słowa, które wypowiedział papież, ale jego objaw. Chociażby homilia z 10 października 2017 roku. Tutaj papież mówi o niektórych katolikach, że są małoduszni, przywiązani do czystej sprawiedliwości. Zapominają, że Boża sprawiedliwość stała się ciałem w Synu Bożym, stała się miłosierdziem, przebaczeniem, że Boże serce zawsze otwarte jest na przebaczenie. Czyli tutaj widzimy niezwykle niebezpieczną postawę przeciwstawiania sprawiedliwości miłosierdziu. Tak jakby już teraz obecnie nie było sprawiedliwości, bo słyszeliśmy, że została zastąpiona przez miłosierdzie, przez przebaczenie. No i takie myślenie prowadzi do lekceważenia dalej niestety prawa Bożego i w ten sposób pośrednio zachęca do grzeszenia, skoro już nie będzie kary za grzechy i Pan Bóg już wszystko przebacza, no i mamy nadzieję, że piekło w takiej perspektywie jest puste. To czemu jeszcze faktycznie hamować się i ograniczać przed tym, żeby dalej grzeszyć? Oczywiście tutaj w tym wykładzie chciałbym skoncentrować się właśnie na tych objawach i skutkach, z którymi mamy teraz do czynienia. Niekoniecznie na analizie czy dzienniczka siostry Faustyny, czy samego tego kultu związanego ze źródłami Bożego Miłosierdzia, chociaż faktycznie nie da się ukryć, że wszyscy ostatni papieże i cała praktyka duszpasterska księży biskupów opiera się właśnie na dzienniczku siostry Faustyny, chociaż myślę, że to, co z czym mamy do czynienia teraz, to jest właśnie bardziej dojrzały owoc, już bardziej konkretny tego wypaczania pojęcia Bożego Miłosierdzia. Dlatego tutaj w tym wykładzie nie będziemy ściśle analizować dzienniczka siostry Faustyny. Pierwsze takie ważne zagadnienie, z którym tutaj już zarysował nam papież Franciszek, jest to zmiana znaczenia pojęcia sprawiedliwości. Czym w ogóle jest sprawiedliwość? W bulli, którą papież Franciszek wydał, ogłaszając rok miłosierdzia, Misericordiae Vultus, w 21 punkcie czytamy: miłosierdzie nie sprzeciwia się sprawiedliwości, lecz wyraża zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, ofiarując mu jeszcze jedną możliwość skruchy, nawrócenia i wiary. Więc te słowa faktycznie mogą sprawiać wrażenie, że doktryna się nie zmienia. Powtarza to, co Kościół zawsze nauczył. Ale dalej czytamy. Gdyby Bóg ograniczył się do sprawiedliwości, przestałby być Bogiem i byłby jak wszyscy ludzie, którzy domagają się poszanowania prawa. I tutaj jasno widzimy krytyczne odniesienie się do przestrzegania prawa. Ale każdy katolik
doskonale rozumie, że wszystkie przepisy liturgiczne, przykazania, prawo kanoniczne nie są jakimś tylko sztucznym rygoryzmem i wymaganiami wobec ludzi, ale są właśnie najpiękniejszym, najpełniejszym wyrazem miłości do Pana Boga. Właśnie dlatego Kościół wszystko tak precyzyjnie zawsze określał, żeby tą miłość, cześć wobec Pana Boga, oddanie Mu należnej chwały, żeby wszystko było zabezpieczone, żeby ludzka samowola nie mogła wobec tego ingerować i to zmieniać czy umniejszać. Dlatego właśnie powstały przepisy Kościoła. I dalej papież pisze, sama sprawiedliwość nie wystarcza, a doświadczenie uczy, że odwoływanie się tylko do niej niesie z sobą ryzyko jej zniszczenia. Z tego też powodu Bóg wznosi się ponad sprawiedliwość, miłosierdziem i przebaczeniem. Czyli tak jakby Pan Bóg nie był doskonale sprawiedliwy i nie oczekiwał naśladowania Jego sprawiedliwości przez ludzi, a przecież już sama chociażby cnota religijności jest niczym innym jak oddaniem Bogu sprawiedliwości. Jest jednym z rodzajów cnoty sprawiedliwości. I dalej czytamy, a przecież kresem prawa jest Chrystus, który przynosi usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy. Tutaj papież odnosi się do 10 rozdziału listu do Rzymian. Ale oczywiście Kościół jednoznacznie rozumiał zawsze te słowa jako przepisy rytualne i sądowe. Święty Paweł mówił właśnie o tych starych żydowskich przepisach dotyczących rytuałów, sądownictwa, a nie przykazań Bożych, które właśnie te przepisy rytualne, które wraz z nastaniem nowego przymierza straciły swoją moc. I dlatego właśnie tak wyraził się Święty Paweł. Słowa papieża niestety nie precyzują, o jakim prawie mówi. Kiedy piszemy o miłosierdziu, to oczywiście mówimy w kontekście grzechów, jest mowa o prawie moralnym, o prawie Bożym. Więc zestawienie tego ze słowami Świętego Pawła o kresie prawa naturalnie sugeruje zniesienie odpowiedzialności za łamanie porządku moralnego. I dalej czytam. Ta Boża sprawiedliwość jest miłosierdziem, ofiarowanym wszystkim jako łaska na mocy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Krzyż Chrystusa jest zatem sądem Boga nad nami wszystkimi i nad światem, ponieważ ofiaruje nam pewność miłości i nowego życia. Czyli zupełna zmiana pojęć. Już nie istnieje osobno sprawiedliwość, jest już tylko miłosierdzie i sąd, który ma się odbyć zgodnie z katolicką wiarą po naszej śmierci, sąd szczegółowy na końcu czasów, sąd ostateczny, on już odbył się na krzyżu. Już nie będzie innego rozliczania z grzechów. I to brzmi trochę tak, jakby właśnie krzyż naszego Pana był powszechną, bezwarunkową, ale też przymusową amnestią i zbawieniem dla wszystkich, również dla tych, którzy Boga tutaj na ziemi odrzucają. Dużym niebezpieczeństwem i chyba myślę, że istotą tej herezji jest przeakcentowanie i odwrócenie pojęć. O pewnych rzeczach nie mówimy, jak kara Boża, jak odpokutowanie grzechów, czym jest grzech w swojej istocie, a innym pojęciom tradycyjnym, które powtarzając sprawia się wrażenie, że nic się nie zmieniło, że cały czas mówimy tak, jak Kościół zawsze nauczał, nadajemy zupełnie nowe znaczenie. Tak jak tutaj na przykład sprawiedliwość już nie jest jedną z najważniejszych cnót, która ściśle oznacza to, że każdemu należy oddać, co jemu się należy, a w pierwszej kolejności właśnie Panu Bogu, ani nie jest już rozumiana jako zbiór wszystkich cnót, czyli de facto synonim doskonałości moralnej świętości. Dlatego też Pismo Święte właśnie o świętym Józefie mówi, że był człowiekiem sprawiedliwym, w takim sensie, że posiadał wszystkie cnoty, że był człowiekiem świętym. Ale mówi się o niej tylko i wyłącznie jako o przestrzeganiu przepisów rytualnych. Więc to jest zupełne wypaczenie obrazu sprawiedliwości Bożej. Tak jak sprawiedliwość byłaby tylko przestrzeganiem Talmudu. Oczywiście Talmud jest późniejszy niż czasy naszego Zbawiciela, ale w takim brzmieniu to tutaj wygląda, że jest przedstawiane. Co właśnie, tak jak mówiłem, te przepisy zostały zniesione na początku chrześcijaństwa, a następnie nadaje się temu znowu kolejne inne znaczenie. Tym razem oznacza... określa się je jako przebaczenie, co jest zupełną rewolucją i zupełnie sprzecznym znaczeniem z tym, co Kościół zawsze nauczał. Jest to zupełne odwrócenie sensu i pomieszanie. Tutaj kolejną kwestią jest tradycyjne rozumienie miłosierdzia właśnie jako przymiotu Pana Boga. I faktycznie podręcznik seminaryjny z teologii dogmatycznej z 1900 roku w części szczegółowej, kiedy mowa jest o przymiotach Boga moralnych, czyli tych, które
można by również nazwać jego cnotami, to artykuł trzeci mówi właśnie o dobroci i miłosierdziu Pana Boga. I teza, jaka tam pada, brzmi, że Bóg jest najlepszy i najmiłosierniejszy. Czyli to jest oczywiście normalna wiara Kościoła. Jest to rzeczywiście prawda wiary i wynika ona z powszechnej nauki Kościoła. Dobroć Boga należy rozumieć po prostu jako Jego doskonałość, ale rzeczywiście w tym kontekście dotyczy faktu, że Pan Bóg nie poprzestaje tylko na swoim własnym szczęściu, ale oczywiście chce uszczęśliwić swoje stworzenie. Ale tutaj trzeba znaczyć, że skandalicznym błędem jest twierdzić w takiej sytuacji, że nikt nie pójdzie na potępienie, że wszyscy muszą się zbawić. No, taki tok myślenia sugeruje, że dobroć Boga znosiłaby Jego sprawiedliwość właśnie i znosiłaby również naszą wolną wolę. Ale Pan Bóg nie jest oczywiście wewnętrznie sprzeczny. I to jedynie przenoszenie naszych ograniczonych kategorii patrzenia na Pana Boga powoduje, że tworzy się w ten sposób swój własny obraz Pana Boga. Czyli widzimy, że mierzymy się tak naprawdę w tym problemie ze stworzonym, można powiedzieć, na nasz ludzki obraz i podobieństwo obrazem Pana Boga. Ale naszym celem jest wierzyć w jedynego, prawdziwego Pana Boga, a nie tworzyć sobie fałszywy obraz, ale łatwiejszy do przyjęcia i mniej wymagający. I chyba wszyscy, myślę, zgodzimy się, że to jest szalona postawa. Więc tutaj należy zadać sobie pytanie, jaki jest Pan Bóg naprawdę? No właśnie, tutaj należy rozważyć miłosierdzie jako wspomaganie przez Pana Boga potrzebujących. Dlatego właściwie dobroć Boga należy określić jako Jego stałą wolę udzielania szczęścia swoim stworzeniom, zgodnie z danym im stanem i zamiarami mądrości Bożej. Czyli nie też, że wszyscy otrzymają po równo, czy dokładnie tyle samo i tak samo, ale zgodnie z planami Bożymi, jakie wobec każdego z nas ma. I ze względu na źródło tej dobroci możemy nazwać tą miłość na różne sposoby. Ale ze względu, że nie zasługujemy na te dary i szczęście, to nie jest nam należne z naszej natury, nazywamy je właśnie łaską. I ta dobroć Boża jest zaś nazywana miłosierdziem, kiedy wspomaga potrzebujących, szczególnie grzeszników, w celu nawrócenia. I zbawienie, świętość właśnie wymaga zupełnego oczyszczenia z grzechów. To właśnie oczyszczenie skarg doczesnych dokonuje się w cierpieniu, czyli naśladując naszego Zbawiciela. Czyli miłosierdzie nie wyklucza tego cierpienia oczyszczającego. Dlatego Pismo Święte mówi w Psalmie 117: wyznawajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego. Oraz w Psalmie 1: dobry żeś Ty, a według dobrotliwości Twojej naucz mnie sprawiedliwości Twojej. I w Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 1: miłosierdzie Jego od narodów do narodów, bojącym się Jego. Czyli tutaj też należy rozważyć, tak naprawdę w ogóle istnienie świata jest dziełem Bożego miłosierdzia. Już w starożytności Atenagoras podkreślał, że dobroć Boga sprawia, że jest on dobroczynny, czyli cały czas czyni dobro. Czy też święty Jan Chryzostom mówi o stworzeniu świata właśnie w kontekście dobroci Bożej. I dzisiaj nawet wielu, którzy uważają się za katolików, mówi o tym, że to nie jest dobroć, ale nawet mówią wprost okrucieństwo Pana Boga, że stworzył świat wiedząc o tym, że zapanuje na nim zło, że ludzie będą cierpieć, a część odrzuci go i pójdzie na wieczne potępienie. Ale już właśnie zdrowy rozum podpowiada nam, że dobroć i miłosierdzie są pewnymi doskonałościami. Dlatego muszą być obecne w Panu Bogu, skoro jest istotą najdoskonalszą. I całe stworzenie przez swoje istnienie głosi, że Bóg jest dobry i miłosierny. I faktycznie szokiem jest, że współcześni katolicy twierdzą coś dokładnie odwrotnego. Miłosierdzie polega na tym, że Pan Bóg daje nam kolejną szansę na odzyskanie stanu łaski uświęcającej, a dzięki niej osiągnięcie życia wiecznego. Ale przecież Pan Bóg sam w sobie jest najdoskonalszy i nikogo ani niczego nie potrzebuje. Skoro więc świat istnieje ze swoimi niezliczonymi stworzeniami, to jest dziełem tylko i wyłącznie dobroci Pana Boga. I również nasza wiara poucza nas, co jest przedmiotem traktatu o łasce, że Pan Bóg chce zbawić oczywiście wszystkich ludzi i za wszystkich, nikogo nie wyłączając, przelał swoją krew jednorodzony Syn Boga Ojca. I wiara nasza podkreśla również, że Bóg przestaje być dobrym, że nie przestaje być dobrym, kiedy zsyła różne kary. Czyli prawdziwe miłosierdzie jest uratowanie człowieka przed wiecznym potępieniem. Również przez stymulowanie jego woli, przez dopuszczenie na niego już tutaj za życia części należnej kary za grzech, czyli różnych
również nieszczęść. Chociaż oczywiście innym zagadnieniem jest to, że nie każde nieszczęście, które na nas spada, jest karą za osobiste przewinienie. Ale jest to zrozumiałe właśnie kwestia tego dopustu Bożego dopiero z perspektywy sądu Bożego, nieba i piekła. Właśnie w tej Bożej ekonomii zbawienia faktycznie znacznie lepiej dopuścić tutaj na nas część należnej kary za nasze grzechy, żebyśmy uniknęli kary wiecznej. Kwestia sprawiedliwości, jak należy ją właściwie rozumieć. To bardzo ciekawym odniesieniem do tego może być fragment artykułu z 23 kwietnia 2017 roku ówczesnego arcybiskupa, obecnie kardynała Rysia, który pisał: miłosierdzie jest skandalem. My jednak wciąż wybieramy sprawiedliwość. Wydaje się nam, że ją poznaliśmy, posiedliśmy i potrafimy wymierzyć. Czyli prawo Boże, cnota sprawiedliwości, jakby traktuje tak, jakby były niemożliwe do wypełnienia i do osiągnięcia. I dalej pisze: to ułuda, którą samych siebie wodzimy za nos. Jeśli zaś zapanowaliśmy nad sprawiedliwością, myślimy zwiedzeni pychą, to po co nam Bóg? Po co wcielenie, męka i zmartwychwstanie Jezusa? Czyli tutaj widzimy, tak naprawdę skandalicznie rozdziela miłosierdzie i sprawiedliwość Bożą. Jakby to były przeciwstawne rzeczy, tak jakby były czymś sprzecznym i negatywnie przedstawia właśnie Bożą sprawiedliwość. I przedstawia ją również tajemnicę wcielenia, odkupienia, również w zupełnie innym świetle, czyli dokładnie odwrotnie niż to Kościół zawsze czynił. Jest to właśnie dokładna protestancka, czyli heretycka doktryna o usprawiedliwieniu, w której osobiste uświęcenie i sprawiedliwość, też sprawiedliwe uczynki, czyli wypracowywanie cnót, nie ma żadnego znaczenia. Jest to więc w pewnej mierze zachęta pośrednio do lekceważenia Bożego prawa i sprawiedliwości. Widać też skrajne lekceważenie wobec sprawiedliwości, która jest istotnym przymiotem Boga. Czytamy: naszą wrażliwość duchową skrępowała katechizmowa formułka o Bogu jako sędzim sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło każe. Tym przykładem właśnie, którym się posługuje, jest postać świętego Mikołaja, o której pisze, że nie był wcale sprawiedliwy, był miłosierny. Czyli sprawiedliwość, pisze dalej, jest rozrachunkiem z przeszłością. Miłosierdzie jest chrześcijańską nadzieją na przyszłość. Czyli mówi o właśnie sprawiedliwości jako o jakimś rozrachunku. Jasno widać, że przedstawia sprawiedliwość w bardzo złym świetle, nie jako cnotę, którą Kościół zawsze tak rozumie. Warto przypomnieć, jaki jest prawdziwy katolicki stosunek do cnoty nadziei, o której tutaj też ówczesny arcybiskup pisze. Święty Tomasz z Akwinu przypomina, że grzechem przeciwko cnocie nadziei jest liczyć na zbawienie, trwając w przekonaniu, że będzie to możliwe bez przygotowania się do tego przez nadprzyrodzone, cnotliwe życie. I to nazywa właśnie grzechem zuchwalstwa. I dalej również arcybiskup Ryś ponownie podaje słowa przeciwstawiające cnotliwe życie miłosierdziu Bożemu. Znowu tak naprawdę widzimy to wypaczenie i przeinaczenie. Pisze: w swoim właściwym i pełnym kształcie, pisał Jan Paweł II w Dives in Misericordia, miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. Więc no tutaj warto się zastanowić, co więc tak naprawdę kryje się pod tymi słowami. Czy oznacza to, że nawet jeśli ktoś trwa w grzechach i nie chce ich porzucić, to nie ma to znaczenia? Że najważniejsze jest być dobrym człowiekiem, a prawo Boże można ignorować? No, obawiam się, że wielu współczesnych katolików w praktyce te i podobne słowa tak odbiera i tak postępuje. I dalej czytamy: nikt nie jest stracony, bo Bóg nie rozdaje cukierków grzecznym dzieciom. No to niestety brzmi jak pewne szyderstwo z tych, którzy chcą być sprawiedliwi, czyli chcą naśladować Chrystusa i praktykować cnoty. I dalej: ale podnosi w górę tych, którzy dotknęli dna. I tutaj też niestety nie jest doprecyzowane, czym jest to dno. Czemu nie ma wprost powiedziane, że prawdziwym dnem z perspektywy zbawienia i Bożego miłosierdzia no jest grzech człowieka, jest obrażanie Pana Boga, a miłosierdzie jest przedstawiane jako dowartościowywanie grzesznika, cytując dokładnie. Więc trzeba byłoby tutaj naprawdę niezwykłej akrobatyki umysłowej, żeby zwykły człowiek miał zrozumieć z takich wypowiedzi, że chodzi tutaj o porzucenie grzechów, spowiedź, pokutę, a nawet można być przekonanym, że to nie na tym polega, skoro Pan Bóg właśnie nie rozdaje cukierków grzecznym dzieciom.
Też w 2020 roku, na początku tamtego roku, czytałem pewien artykuł, w którym była mowa o tym, że pewna mama, której dziecko przygotowywało się do pierwszej komunii świętej, kiedy trzeba było nauczyć się głównych praw wiary, poszła oburzona do księdza, że jak może kazać uczyć się dzieciom, że Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, za złe karze. Zaproponowano taką zmianę, że Pan Bóg za dobro wynagradza, a na nasze zło znajduje lekarstwo. Czyli już nie ma mowy w ogóle o karze, nie ma już w ogóle mowy o sprawiedliwości. Widzimy, to jest mentalność już współczesnych katolików, więc to jest faktycznie przerażające, jak daleko odeszliśmy od tego, czym jest katolicka wiara. Więc czym jest sprawiedliwość Boga? Właśnie to, że Pan Bóg jest sprawiedliwy, jest prawdą wiary i jasno wynika z nauki całego Kościoła. Oczywiście sprawiedliwość w szerszym znaczeniu oznacza, tak jak mówiłem, tak naprawdę zbiór wszystkich cnót, ale w ścisłym znaczeniu oznacza stałą wolę oddania każdemu tego, co mu się sprawa należy. Święty Tomasz rozróżnia dwa rodzaje sprawiedliwości. Zamienną, tak zwana commutativa, która ma zastosowanie na przykład w kontraktach kupna-sprzedaży, i drugi rodzaj, ten, który nas tutaj dzisiaj interesuje, sprawiedliwość rozdzielczą albo rozdzielającą, czyli distributiva. Według niej rozdaje się każdemu według jego zasług, nagrody lub urzędu, ale również karzącą, czyli ta sprawiedliwość rozdzielcza ma dwa rodzaje. Nagrodzająca, distributiva, i też wymiarem sprawiedliwości jest sprawiedliwość karząca, vindicativa. I to właśnie tą sprawiedliwość dogmatyka katolicka przypisuje Panu Bogu, co możemy określić jako stałą i skuteczną wolę rozdzielania nagród i kar według zasług każdego stworzenia. Taka jest wola Pana Boga. W Piśmie Świętym czytamy, na przykład w Księdze Hioba, w 34 rozdziale: według drogi każdego odpłaci mu Bóg. W Psalmie 118: sprawiedliwy jesteś, Panie, i sąd Twój prawo. Czyli ewidentnie jest to bardzo ważny przymiot Pana Boga. Czy w Księdze Przysłów: odda człowiekowi według uczynków jego. Czy sam nasz Zbawiciel w Ewangelii Świętego Mateusza zapowiada: albowiem przyjdzie Syn Człowieczy w chwale Ojca swego z aniołami swymi, a wtedy odda każdemu według jego uczynków. I Święty Grzegorz, wskazując różnicę między sprawiedliwością boską a ludzką, to mówi, że porównując ludzką sprawiedliwość do boskiej sprawiedliwości, to ludzka sprawiedliwość jest tak naprawdę niesprawiedliwością. I również Święty Tomasz podkreślał, że Bóg jest najsprawiedliwszy. Czyli widzimy, że współczesne patrzenie na sprawiedliwość jest po prostu w ludzkim wymysłem, w takim rozumieniu, jak to czytaliśmy w tych cytowanych artykułach. Jest narzucaniem ludzkich, zepsutych kategorii do Pana Boga. Czyli wtedy mamy do czynienia z wymyślonym obrazem Pana Boga, czyli z nieprawdziwą sprawiedliwością, jak pisał Święty Grzegorz, kiedy nasze rozumienie narzucamy Panu Bogu. I również pewna logika tutaj wymaga, a przez nią rozum rozeznaje, że Pan Bóg nie może być niesprawiedliwy, bo inaczej oznaczałoby to, że brakuje mu albo wiedzy, albo mądrości, albo dobrej woli przy sądzeniu ludzkich uczynków. Gdyby nie było odpłaty za uczynki, to Pan Bóg byłby faktycznie niesprawiedliwy, a my bezwolni i bez odpowiedzialności za to, co robimy. Więc faktycznie o jakim sądzie po śmierci moglibyśmy tutaj mówić? I mówienie, że na tym świecie wielu dobrych ludzi cierpi, a wielu złych triumfuje, nie jest wcale żadnym dowodem, że Pan Bóg miałby być niesprawiedliwy, ale każe nam wnosić, że sprawiedliwość Boża objawi się w całej pełni dopiero w przyszłym życiu, czyli na sądzie. I właśnie kwestia tego, czy Pan Bóg może darmo odpuścić nam winy. Święty Anselm twierdził, że Pan Bóg nie może człowiekowi odpuścić grzechów darmo, ale należy zaznaczyć, że grzech jest obrazą Boga. Obrazę może każdy zupełnie darmo odpuścić, więc i Pan Bóg mógłby darmo darować obrazę sobie wyrządzoną, ale co należy podkreślić, porządek ustanowiony przez Pana Boga domaga się zarówno żalu, jak i pokuty. To są warunki miłosierdzia. Dlatego tylko w ten sposób grzesznik może uzyskać odpuszczenie grzechów. Jest to fakt zupełnie obiektywny, który nie podlega dyskusji. Oczywiście Pan Bóg oczywiście się nie obraża, jak to zarzucają czasem moderniści, kiedy przypomina się tradycyjne nauczanie Kościoła. Ale właśnie według nich
ze swej istoty jakby musi uprzedmiać, zanim człowiek będzie żałować, przebaczyć i wszystko darować. No to jedno właśnie z fundamentalnych, błędnych założeń. Prawdą wiary jest również to, że Pan Bóg karze, czyli zsyła kary za grzechy. Pan Bóg przecież ukarał pierwszych rodziców po grzechu pierworodnym. Sobór Trydencki orzekł, jeżeli ktoś nie wyznaje, że pierwszy człowiek Adam, przekroczywszy przykazanie Boże w raju, zaraz utracił świętość i sprawiedliwość, niech będzie wyklęty. Czyli grzech jest dobrowolnym, tutaj rozumiemy, przekroczeniem prawa Bożego, a więc obrazem majestatu Bożego. Czyli za karę zostali skazani na śmierć, to była kara. I od tego czasu każdy człowiek musi umrzeć. To jest kara za grzech pierworodny, którą również my ponosimy. Ale utracili również cały, można powiedzieć, orszak cnót. Oraz stracili łaskę uświęcającą. Osłabiony został ludzki rozum. Czyli te wszystkie tragiczne skutki grzechu pierworodnego są więc karą za niego. Dlatego to trzeba mieć tego świadomość. Oczywiście te wszystkie kary nie zniosły ludzkiej wolnej woli, czyli dalej możliwości wybierania. Oczywiście Pan Bóg żąda zadośćuczynienia i to również jasno wynika z naszej wiary. Wyrazem tego jest wcielenie Syna Bożego. Właśnie zagadnienie Bożej Sprawiedliwości widać bardzo wyraźnie w kontekście omawiania tak zwanej konieczności wcielenia. Właśnie ksiądz Tylka, autor tego podręcznika z teologii dogmatycznej, uzasadnia tezę, że wcielenie i zadośćuczynienie za grzechy ze strony Syna Bożego były konieczne w tym założeniu, że Bóg żądał zadośćuczynienia doskonałego i zupełnego według rozciągłości sprawiedliwości Bożej. Dlatego nawet po dopuszczeniu winy z łaski Bożej, Bóg chce, żebyśmy przez pokutę spłacili skutki doczesne, czyli kary za grzech. I każdy będzie musiał więc odpokutować swoje grzechy. I wyrazem tego jest dogmat o czyśćcu, że faktycznie, który brzmi, że czyściec jest przeznaczony dla tych, którzy umierają w stanie łaski uświęcającej, którzy nie mają żadnego aktualnego grzechu śmiertelnego na sumieniu, którzy rozpoczęli pokutę tutaj na ziemi, ale nie zdążyli jej dokończyć. To jest brzmienie dogmatu o czyściu, czyli jest miejscem, w którym faktycznie trzeba będzie wypłacić się Bożej sprawiedliwości, co będzie oczywiście jednoznaczne z oczyszczeniem naszej duszy ze skutków, które wywołały, które zdeformowały ludzką duszę. Więc nie da się rozumieć tak naprawdę ani sensu wcielenia, ani dogmatów naszej wiary bez takiego rozumienia Bożej sprawiedliwości, konieczności zadośćuczynienia. Że Pan Bóg chce, że właśnie pomimo tego, że odpuszczy nam oczywiście z łaski Bożej, odpuszcza winy, to jednak wymaga zadośćuczynienia za grzech. Właśnie to nas różni wiarę katolicką od heretyckich, protestanckich błędów. I właśnie też również współcześnie mówienie o miłosierdziu, kiedy w ogóle nie porusza się tej kwestii, nie rozróżnia uwalniania od kary wiecznej czy od piekła przez spowiedź od tego, że jest konieczne sprawiedliwe spłacenie kary doczesnej, właśnie pokuty, czyśćca. Dlatego można mieć wrażenie, że wszystko bezwarunkowo zostaje odpuszczone. Jest to właśnie bliskie tej protestanckiej teorii o usprawiedliwieniu, czyli tak naprawdę zasunięciu grzechów i braku konieczności pokuty. Właśnie zadośćuczynienie, którego wymaga od nas Pan Bóg, jako wyraz swojej sprawiedliwości, jest naprawieniem wyrządzonej krzywdy. Może być stosowne albo niedoskonałe. Jeżeli nie dorównuje zniewadze wyrządzonej, na przykład gdyby człowiek faktycznie sam z siebie, swoimi staraniami, chciał w całości zadośćuczynić za grzech pierworodny i grzechy swoje uczynkowe, to nie jest w stanie, to będzie nieadekwatne, niedoskonałe zadośćuczynienie. Ale może być również zadośćuczynienie godne, czyli doskonałe, jeżeli dorówna wyrządzonej zniewadze. I tutaj mówimy cały czas o uwolnieniu od winy. Dlatego należy się zastanowić, czym jest tak naprawdę grzech. Więc koniecznie trzeba zacząć od zastanowienia się, jaka jest ta obraza wobec Pana Boga. Jest nią grzech, jest to wyrządzona Bogu zniewaga. I tutaj warto rozwinąć popularną wśród współczesnych katolików, a nawet niestety czasem księży myśl, że właśnie bez przesady, że Pan Bóg się nie obraża na człowieka, jak jakaś rozkapryszona nastolatka. Oczywiście, absolutnie nie. To nie Pan Bóg się obraża, ale to my Go obrażamy, my Go znieważamy. I czy chcemy, czy nie, jest to ogromna niesprawiedliwość, która obciąża nasze sumienie obiektywnie i niszczy duszę i zniekształca ją. Dlatego tutaj koniecznie trzeba się zastanowić, jak wielka jest ta obraza.
Trzeba jasno podkreślić, że powyższa fałszywa teza o obrażaniu się Pana Boga wynika z poważnego błędu traktowania Pana Boga jako równego nam, czy bardziej nas jako równych Panu Bogu. Czyli to jest takie myślenie w kategoriach mój kolega Jezus, a nie jako Boga i Pana. To, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus właśnie traktuje nas jako przyjaciół, nie oznacza, że my możemy traktować Go jak kumpla. To jest po prostu właśnie niezmierzona łaskawość potężnego Króla, która w ogóle nam nie jest należna. Jest to, na tym polega Jego miłosierdzie, że my na nie absolutnie nie zasłużyliśmy. Jest to Jego wielka łaska. Ale ponadto jest On Bogiem, a my tylko stworzeniami, więc jest między nami przepaść co do natury naszej. Nigdy nie będzie tutaj równości. Ma On nieskończenie wyższą godność i naturę niż my. I ten stan podporządkowania wymaga koniecznie, a trzeba wyraźnie podkreślić, co uczy nas dogmatyka katolicka, że wielkość zniewagi, obrazy, zależy od godności osoby. A skoro Pan Bóg jest istotą nieskończoną, to i grzech jest obrazą nieskończenie wielką. Dlatego zupełne zadośćuczynienie mogła dać tylko istota również nieskończona. Dlatego tutaj można zastanowić się, czy Pan Bóg chce, żebyśmy wypłacili się sprawiedliwości, co jest przynajmniej w praktyce bardzo podważane w współczesnym nauczaniu. Wolę Pana Boga, tutaj trzeba to bardzo wyraźnie podkreślić, poznajemy po tym, co już uczynił. To znaczy, skoro Pan Bóg dokonał wcielenia, to znaczy, że Pan Bóg domagał się takiego zadośćuczynienia. Skoro stał się człowiekiem, dokonał dzieła odkupienia, to znaczy, że wymaga tego, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Bo tylko to właśnie uzasadnia konieczność wcielenia. Dokładnie tego naucza święty Tomasz, czy Suarez i inni na przestrzeni wieków powszechnie to podkreślali. Na przykład w Ewangelii świętego Mateusza grzech jest wyobrażany jako dług w wysokości 10 tysięcy talentów, czyli sumy, które ma nam uświadomić, że my sami nie jesteśmy w stanie zadośćuczynić Panu Bogu. I również ojcowie Kościoła tego nauczali, że tylko sam Pan Jezus mógł Boga przebłagać za nasze winy. I wskazuje nam to również rozum oświecony wiarą, że tak faktycznie musiało się stać, że grzech sam w sobie jest czymś nieskończenie złym, bo jest obrazem majestatu nieskończonego Boga. Dlatego najlepsze więc nawet stworzenie nie mogłoby swoją pokutą tego złego zupełnie i wyczerpująco naprawić. Nie można zaprzeczyć jednak, że gdyby Pan Bóg zadowolił się niedoskonałym zadośćuczynieniem, wtedy, jak uczy święty Tomasz, i inni, albo anioł, albo człowiek, i na przykład jeden, albo każdy człowiek za siebie mógłby Bogu takie zadośćuczynienie złożyć. Mógłby Pan Bóg teoretycznie zadowolić się w tym. A wtedy wcielenie Syna Bożego nie byłoby konieczne z perspektywy uwolnienia rodzaju ludzkiego. A wreszcie, w jeszcze bardziej skrajnej opcji, co podzielał chociażby święty Atanazy, Pan Bóg mógł zupełnie darmo, obrazę przebaczyć. Ale tak się jednak nie stało. Pan Bóg pragnął doskonałego zadośćuczynienia, doskonałego przywrócenia sprawiedliwości. No i taki jest właśnie ten jedyny prawdziwy Bóg, który objawił światu, kim jest i co należy czynić. Święty Augustyn pisał, że stosowne byłoby, żeby Syn Boży przyjął ludzką naturę i dokonał dzieła odkupienia, żeby okazały się jawne doskonałości Boże. Czyli Pan Bóg też to czyni chwałę Panu Bogu, kiedy On objawia i ukazuje swoim stworzeniom swoje przymioty. Tutaj właśnie swoją wielką dobroć, czyli miłosierdzie, ale też sprawiedliwość, czyli tajemnica wcielenia jest tak jakby wielką manifestacją zarówno Bożej sprawiedliwości, a jednocześnie Bożego miłosierdzia w celu uratowania rodzaju ludzkiego. I ukazała się dobrać Boża, czyli miłosierdzie Boże, jak mówi Pismo Święte w Ewangelii świętego Jana, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I święty Augustyn do tego mówił, cóż skłoniło przede wszystkim Pana, że przyszedł, jeżeli nie to, że chciał okazać swą miłość ku nam, a jednocześnie ukazał wielką sprawiedliwość Bożą, która domaga się swoich praw i na najsroższe kary skazuje Syna Bożego, aby za nas zapłacił, jak czytamy w liście do Rzymian, którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę we krwi Jego ku ukazaniu sprawiedliwości swojej
dla odpuszczenia przeszłych grzechów. Czyli prawdą wiary jest, że przez grzech pierworodny cały rodzaj ludzki popadł w stan odrzucenia. Dlatego każdy człowiek bez wyjątku potrzebuje sakramentu Chrztu Świętego do zbawienia. Więc w tej perspektywie, rozumiejąc to, to jak można mówić o jakiejkolwiek tutaj amnestii? A może raczej to właśnie szatanowi zależy na tym, żeby ludzie lekceważyli grzechy i obrażali Boga, licząc właśnie na Boże miłosierdzie. Dlatego jasno orzekł Sobór Florencki, mówiąc o dziele odkupienia Chrystusa Pana jako jedynej drodze uzyskania miłosierdzia. Napisano tam, jeżeli by kto twierdził, że ten grzech Adama może być zniweczony albo siłami natury ludzkiej, albo innym sposobem, nie zaś jedynie przez zasługę jedynego pośrednika, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas pojednał z Bogiem we krwi swojej, stał się za nas sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, niech będzie wyklęty. Czyli zadośćuczynieniem nazywamy tutaj zupełne naprawienie wyrządzonej krzywdy albo obrazy, albo też spłatę należnej kwoty. Więc mówimy o zadośćuczynieniu Chrystusa w tym sensie, że naprawił zło wyrządzone przez grzech, który zakłócił Boży porządek. I to szczególnie umyka, myślę, piewcom współczesnego fałszywego miłosierdzia. Uznają jako podstawowe założenie, że grzech nie ma skutków, a już na pewno żadnych innych, oprócz ewentualnej tej kary wiecznej, z której Pan Bóg może i tak zupełnie dobrowolnie nas zwolnić. Otóż tutaj trzeba się uświadomić, to co było powiedziane, że grzech ma straszliwe i ogromne skutki, które zakłócają cały ustanowiony przez Pana Boga porządek. Tutaj koniecznie trzeba się zastanowić, kto więc został odkupiony, czy wszyscy ludzie się zbawią. Po zakresie ludzi objętych dziełem odkupienia możemy poznać z woli zbawczej, czyli z tego, co Pan Bóg dokonał, czyli która rozciąga się więc na wszystkich ludzi, których naturę przyjął na siebie Syn Boży. A więc i zadośćuczynienie odnosi się do wszystkich, którzy mają naturę ludzką. O tym czytamy właśnie u świętego Pawła w pierwszym liście do Tymoteusza. Bóg, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. I właśnie to jest wyraz prawdziwego Bożego miłosierdzia. O tym też poucza nas już sam rozum uświecony wiarą, że Bóg jest najlepszy i najmiłosierniejszy, skoro więc posłał Chrystusa Pana, aby świat odkupił, chce zbawić wszystkich ludzi. Co trzeba podkreślić? Nie wszyscy jednak dostępują rzeczywiście zbawienia. Oczywiście z tego względu, że tutaj trzeba również współdziałania człowieka. Jeżeli mowa jest o ludziach używających rozumu, którzy nie chcą współpracować z Panem Bogiem, tam nie ma i zbawienia. Więc Pan Bóg nie zbawia nas wbrew naszej woli. Nie udziela miłosierdzia tym, którzy nie chcą. I oczywiste jest, że żeby uzyskać miłosierdzie, trzeba po pierwsze wierzyć w Chrystusa Pana, przystępować do sakramentów i pokutować. Kościół katolicki nie zna innego miłosierdzia. Kwestia, która próbuje jakby wymazać konieczność tych środków, możliwość nawrócenia w godzinie śmierci przecież każdego człowieka. Dlatego tak niebezpieczne jest więc mówienie, że skoro Pan Bóg chce wszystkich zbawić i odpuścić winę bez ich zadośćuczynienia, to gdyby tak nie zrobił, to nie byłby miłosierny. Że skoro zabiega o zbawienie wszystkich ludzi, to każdy przynajmniej w godzinie śmierci, według nich, powinien dostąpić łaski skruchy i będzie miał możliwość zmiany swojego zdania, swoich poglądów, upowiedzenia się za Panem Bogiem na całą wieczność. Właśnie wbrew temu, że żył zupełnie inaczej. Otóż jest to absolutne zaprzeczenie wiary katolickiej. Kto za życia nie przystępował do sakramentów, gardził nimi, nie wierzył i nie pokutował, ale żył grzesznie do samego końca, w godzinie śmierci, tylko jeszcze bardziej się w tym utrwali. Bo jakie życie, taka najczęściej śmierć. Dlaczego właśnie my również musimy zadośćuczynić? Ale nawet tutaj jeszcze faktycznie wiele osób fałszywie rozumiejących Boże miłosierdzie zgodzi się nawet w niektórych tych kwestiach z nami. Ale jednak jednocześnie za protestantami powiedzą, że Pan Jezus już wszystko za nas zapłacił i udzielił nam Bożego miłosierdzia, że my mamy tylko w Niego wierzyć, a nawet jeżeli ktoś nie wierzy i prowadzi złe życie, to i tak w ostatniej chwili albo na sądzie nawróci się, dostanie łaskę nawrócenia i będzie żałować. Ale z drugiej strony, skoro Pan Bóg jest miłosierny, to jeżeli ktoś jest dobrym człowiekiem, ale nie chodzi do kościoła, bo na przykład zraził się do kościoła, bo przecież uważają, że przecież Pan Bóg nie skaże go na potępienie. To właśnie w traktacie o łasce ksiądz Tylka za świętym Augustynem powtarza, że od naszego współdziałania z łaską Bożą
zależy nasze zbawienie. O tym pisał święty Piotr w drugim swoim liście. A przeto więcej, bracia, starajcie się, żebyście przez dobre uczynki pewne uczynili wezwanie i wybranie wasze, albowiem to czyniąc, nigdy nie zgrzeszycie. Oraz sam nasz Zbawiciel w Ewangelii świętego Mateusza mówił: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, otrzymajcie królestwo wam zgotowane od założenia świata, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a napoiliście mnie. Czyli ta walka z wadami i dobre uczynki, oprócz wierności Bogu i praktyk religijnych, są konieczne do usprawiedliwienia, do uzyskania miłosierdzia. Czyli nie będzie go bez naszej woli tutaj na ziemi. Czy to oznacza, że nie wszyscy się zbawią? Święty Tomasz z Akwinu pisał jednak, że liczba zbawionych znana jest jedynie Panu Bogu, a my nic pewnego powiedzieć nie możemy. Tylko pamiętamy słowa jednak Chrystusa Pana. Wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Oraz o wąskiej ścieżce zbawienia i szerokiej potępienia, że wielu ludzi idzie szeroką, a niewielu idzie tą wąską. Czyli już sam ten fakt niestety uświadamia nam, że nie wszyscy się zbawią. Bo nie wszyscy czynią to, co konieczne do zbawienia, do otrzymania miłosierdzia Bożego. Czyli nie wszyscy idą tą wąską drogą do zbawienia. Czyli nie wszyscy czynią to, żeby skorzystać ze środków dających możliwość zbawienia, które nie jest bezwarunkowe, nie jest przymusowe, jakimś przymusowym wręcz wciąganiem do nieba nawet zatwardziałych grzeszników. Dlatego w pierwszym liście do Koryntian czytamy: czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Czyli tutaj widzimy bardzo pełny obraz katolickiego miłosierdzia. Czyli żeby się zbawić, trzeba koniecznie porzucić grzechy, wierzyć, przystępować do sakramentów i pokutować. Czyli trzeba jednym słowem po prostu poprawić się. No właśnie, miłosierdzie jako wiara w odpuszczenie grzechów. Dlatego Kościół zalecał wszystkim usilnie, żeby pokładali ufność w Bożym miłosierdziu i nie wątpili, że mogą być zbawieni. Nawet najgorsi grzesznicy, ale nie bezwarunkowo. Mogą oczywiście być zbawieni, choćby nawet popełnili najcięższe grzechy, jeżeli tylko szczerze postanawiają się z nich poprawić, przystępując do sakramentów. Widzimy jednak, że liczba osób współpracujących z łaską Bożą nie jest duża. Dlatego nie możemy przypuszczać, żeby oni wbrew swoim czynom, odrzucającym Boże miłosierdzie, mogli się zbawić. Ale Pan w swojej nieskończonej mądrości postanowił, żebyśmy również my byli narzędziami tego Bożego miłosierdzia. Czyli oczywiście przez uczynki miłosierdzia względem ciała, troszcząc się i przynosząc ulgę cierpiącym fizycznie, ale tak jak duch góruje nad ciałem, tak jeszcze ważniejsze są uczynki miłosierdzia wobec duszy. Bo co da człowiekowi, choćby cały świat zyskał, gdyby poniósł stratę na swojej duszy? Dlatego najważniejsze jest skłonić innych do porzucenia grzechu. To jest największy wyraz miłosierdzia wobec nich. Czyli uczynki miłosierdzia względem duszy. Grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Czyli widzimy, jak niestety są one zapomniane, zwalczane, czy też wprost się im zaprzecza poprzez fałszywe promowanie ekumenizmu, przez utwierdzanie ludzi, którzy trwają w błędach, którzy odłączyli się od Kościoła katolickiego. Dlatego tutaj nie ma wątpliwości, niestety. I na tym polega dramat współczesnego świata i na tym polega cały czas aktualność misji Kościoła, niesienia Bożego miłosierdzia, że zatwardziali grzesznicy pójdą na potępienie, jeżeli się nie opamiętają. Jest prawdą wiary, że tak się stanie. Czytamy o tym ponownie u świętego Mateusza, kiedy Pan Jezus zapowiada sąd ostateczny. Nasz Pan wtedy powie do stojących po lewej stronie: idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i jego aniołom. Ale również nasz rozum podpowiada, że nic brudnego, nic skalanego nie może wejść do nieba.
No i tutaj niektórzy zadają pytanie, czy niektórzy są przeznaczeni więc na potępienie. Oczywiście moderniści często zarzucają również, że skoro według nauczania Kościoła nie wszyscy się zbawią, to znaczy, że według tradycyjnej doktryny, że Pan Bóg przeznaczył niektórych na potępienie, no to oczywiście absolutnie nie. Nikt nie jest przez Pana Boga przeznaczony jakby z góry na potępienie. Jest to pewne twierdzenie naszej wiary, wynika już z orzeczenia synodu arauzykańskiego z 855 roku, gdzie napisano, nie tylko nie wierzymy, że niektórych moc Boża na karę przeznaczyła, ale nawet jeżeli są tacy, którzy chcą wierzyć w coś tak potwornego, z wszelką stanowczością ich wyklinamy. Oraz orzeczenie Soboru Trydenckiego. Jeżeli ktoś twierdzi, że łaska usprawiedliwienia tylko przeznaczonym do żywota bywa udzielaną, wszyscy zaś inni, którzy są wezwani, nie otrzymują łaski, ponieważ ich moc Boża przeznaczyła na karę. Niech będzie wyklęty. Właśnie na tym polega prawdziwe miłosierdzie Boże, że Pan Bóg nikogo nie przeznaczył na potępienie. Co nie oznacza oczywiście, że piekło jest puste. Oczywiście wielu nie twierdzi tego wprost, nawet księży, ale powiedzą coś, co życie byłoby jawną herezją potępioną przez Kościół. Ale na przykład, kiedy już powie się, mamy nadzieję, że piekło jest puste. Nie jest już to jasne postawienie sprawy, tylko taki właśnie wyraz fałszywego miłosierdzia. Mam nadzieję, że piekło jest puste. Absolutnie jest to niezwykłe rozmydlenie wobec tego, o czym mówimy. Ale właśnie z buntu przeciw Panu Bogu niektórzy ludzie dobrowolnie idą na potępienie i wyrok taki wyda na nich Pan Bóg w dniu sądu ostatecznego. Jedyny środek ratunku za życia, nawrócić się i doskonale podporządkować się prawu Bożemu. To jest właśnie warunek uzyskania miłosierdzia. Ale z drugiej strony, jak to utrwalić w świadomości ludzkiej, skoro z taką pogardą i szyderstwem mówi się o tym prawie? Potwierdza to również Pismo Święte, chociażby Księga Mądrości. Bóg śmierci nie uczynił, ani się weseli zatracenia żywych. Czy u proroka Ozeasza, zatracenie Twoje Izraelu, tylko we mnie ratunek Twój. Czyli dziełem zatracenia są skutki działania ludzi, a zbawienie wychodzi od Pana Boga. Również Pan Bóg w Ewangelii świętego Mateusza wskazuje na wyrok, który zapadnie na sądzie ostatecznym i z niego jasno wynika, że przyczyną potępienia są grzechy. Czyli potępienie jest rzeczywistością i winą jedynie człowieka. Słowa również listu świętego Pawła do Rzymian. Nad kim chce, lituje się, a kogo chce, zatwardza. Oczywiście nie oznaczają, że Pan Bóg wybrał, tak jak mówiłem sobie, część ludzi do zbawienia, a część do potępienia, ale oznaczają kolejną bardzo ważną myśl w kontekście właściwego rozumienia Bożego miłosierdzia. Pan Bóg tym, którzy nie chcą współpracować z łaską Bożą, nie udziela większej łaski. A wskutek tego grzesznik w coraz większy występki popadający w końcu umiera bez pokuty. Dlatego tutaj proszę zauważyć, że współcześnie głosi się coś odwrotnego. Nieważne jak kto żył, miłosierdzie właśnie modernistyczne polega na tym, że w godzinie śmierci kto będzie żałować, wszyscy będą, jak się przypuszcza, ten się zbawi. Jest to no, zupełna sprzeczność z Pismem Świętym, tradycją Kościoła. Chociażby co samo Pismo Święte mówi, również Ewangelia świętego Mateusza, kiedy Pan Jezus przybył do Nazaretu, właśnie kiedy zaczęli mówić, czy On nie jest synem cieśli, czy nie znamy Jego krewnych, to skąd ta cała mądrość w nim? Ewangelista podaje, że i powątpiewali oni. I wtedy dalej komentuje, z tego powodu bardzo niewiele cudów tam uczynił. Czyli Pan Bóg nie daje kolejnych łask, kiedy ktoś jest zatwardziały, kiedy odrzuca wiarę, kiedy nie chce poprawić się ze swoich grzechów. I to samo Pan Jezus w kolejnych słowach, chyba już nie ten sam rozdział, to chyba rozdział 12, był w kolejnych fragmentach mówił o tym, to jest bardzo znany fragment, że biada tobie Betsajdo, biada tobie Korozain, gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te rzeczy, już dawno woże by pokutowali. Czyli widzimy jasną wolę Pana Boga. Po to czynił cuda, żeby ludzie uwierzyli w Niego, że On przynosi nie tylko uzdrowienie ciała, ale potwierdza tym bardziej uzdrowienie duszy, odpuszczenie grzechów. Czyli dlatego Pan Jezus pokazał, że od tych, którzy widzieli cuda, oczekuje wiary, a wiara ma za sobą pociągać pokutę. Dlatego mówi, już dawno by pokutowali w worze i popiele. Dlatego to dla każdego katolika było to zawsze oczywiste. Widzimy zupełne odwrócenie tego myślenia współcześnie. Właśnie temat usprawiedliwienia, odkupienia.
bo tak de facto należałoby zaznaczyć, że temat miłosierdzia Bożego, który tak naprawdę obecnie zdominował nauczanie posoborowe, oczywiście przedstawiany jest teraz w sposób zupełnie wykrzywiony, sam w sobie ten przymiot Boży zasadniczo nie był omawiany samodzielnie. Na przykład, co jest bardzo wymowne, nie znajdziemy ani jednego punktu w całym potężnym katechizmie trydenckim traktującym osobno o miłosierdziu Bożym. Ani jednego. I myślę, że to pomaga nam zrozumieć skalę zupełnego przesunięcia akcentów w obecnym nauczaniu Kościoła. Że coś, co nie istniało samodzielnie, jest teraz głównym tematem nauczania. Więc tak naprawdę jest to wręcz podręcznikowy przykład modernizmu. Jest to bardzo wyraźny przykład przekształcania i ewolucji nauczania Kościoła. Oczywiście szeroko omawiane są tematy dotyczące prawdziwego miłosierdzia również. To trzeba zaznaczyć sakramentu pokuty, dzieła wcielenia, odkupienia oraz związany z tym ostatnim temat usprawiedliwienia. No właśnie, jak należy rozumieć kwestię usprawiedliwienia? Właśnie usprawiedliwienie, czyli rzeczywiste odpuszczenie i zgładzanie grzechów przez Boga, czyli Sobór Trydencki mówił również o przyczynach usprawiedliwienia, czyli celową jest chwała Boża. Dlatego chciał usprawiedliwić ludzi. I przez to ludzkość ponownie staje się własnością Bożą według wymogów sprawiedliwości. Czyli celem odpuszczenia grzechów jest oddanie chwały Bogu oraz osiągnięcia życia wiecznego przez ludzi. A przyczyną sprawczą jest miłosierdzie Boże. Przyczyną zasługującą jest najukochańszy Syn Boży jednorodzony, Pan nasz Jezus Chrystus. A środkiem jest sakrament Chrztu Świętego. A wreszcie przyczyną właściwą, czyli formalną, jest sprawiedliwość Boża. Nie ta, którą Bóg sam jest sprawiedliwy, czyli nie Jego przymiot, ale ta, którą nas czyni sprawiedliwymi. Czyli celem jest oczyszczenie człowieka z winy grzechu, usprawiedliwienie go. Widzimy, że jasno, że w katolickiej wierze nie można rozdzielić miłosierdzia i sprawiedliwości. Jedno bez drugiego nie istnieje, bo jedno bez drugiego staje się jakby diabelską karykaturą. No, ale już sama nazwa wskazuje, że trzeba być sprawiedliwym przed Bogiem, usprawiedliwieni. Jak otrzymać to usprawiedliwienie? No, bo właśnie o nim tradycyjnie była mowa, tak naprawdę rozważając Boże miłosierdzie. Co mówi dogmatyka katolicka na ten temat? Jak otrzymać to usprawiedliwienie, czyli jak się do niego przygotować, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, jak otrzymać miłosierdzie? Prawdą wiary wynikającą z orzeczeń Soboru Trydenckiego jest stwierdzenie, że wiara, która jest konieczna do usprawiedliwienia, nie jest to przekonanie, że Bóg odpuścił nam grzechy dla zasług Chrystusa Pana. Ale ta wiara polega na przyjmowaniu za prawdę, bez żadnej wątpliwości, wszystkiego, co Bóg objawił. Z tego wynika nakaz Chrztu Świętego, spowiedzi i Komunii Świętej. Dlatego podkreślam, że cytuję tutaj podręcznik teologii dogmatycznej z 1900 roku. Czyli tam jest, myślę, chyba też kluczowy dla całej sprawy cytat z Soboru Trydenckiego. Jeśli by kto twierdził, że wiara usprawiedliwiająca nie jest niczym innym jak ufnością w Boże miłosierdzie odpuszczające grzechy dla Chrystusa, albo że ufność ta sama jedna nas usprawiedliwia, niech będzie wyklęty. Widzimy bardzo wyraźnie, że no jest to bardzo poważna sprawa, bo wielu katolików jest przenikniętych takim myśleniem. Oczywiście przeciwnikami tej tezy byli i są dalej protestanci, często nie wprost, ale w bardzo zawiłej formie, udając ortodoksję, jest to wyraźnie obecne w posoborowie. Co trzeba podkreślić? Miłosierdzie Boże jest udzielane przez prawdziwą religię, czyli bez wiary nie można podobać się Panu Bogu, czyli nie można otrzymać miłosierdzia. Sam nasz Zbawiciel powiedział w Ewangelii Świętego Mateusza: idąc na cały świat, opowiadajcie Ewangelię całemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czyli trzeba zachować wiarę. A święty Paweł pisał w liście do Hebrajczyków: bez wiary nie podobna się spodobać Bogu. Albowiem przystępującemu do Boga potrzeba wierzyć, że jest, a iż jest oddawcą tym, którzy go szukają. Czyli jest tutaj konkretnie mowa o wierze w prawdy objawione. Tak te słowa też wyjaśniali ojcowie Kościoła, na przykład święty Cyryl Jerozolimski podaje, w co mają wierzyć katechumeni, właśnie przygotowujący się do otrzymania tego zdroju Bożego Miłosierdzia w sakramencie Chrztu Świętego. Mówi więc tak naprawdę o całym składzie wiary.
a nigdzie nie wspomina o ufności żądanej później przez protestantów, a dzisiaj w posoborowym fałszywym pojęciu miłosierdzia. Czyli nie można wierzyć w cokolwiek. Miłosierdzie jest udzielane przez prawdziwą religię w Kościele naszego Pana Jezusa Chrystusa. No i jest to wątek faktycznie wybitnie, tak naprawdę antyekumeniczny. Nie toleruje się fałszywych odłamów chrześcijaństwa i fałszywych religii. W tym kontekście należy zauważyć, że również wśród nowoczesnych katolików panuje powszechne przekonanie, które zaczęło się u protestantów, dotyczące rozumienia słów składu apostolskiego. Wierzę w grzechów odpuszczenia. Czyli nie, że nieważne jak żyliśmy, Pan Bóg odpuści nam grzechy, bo jest miłosierny. Albo właśnie przynajmniej w ostatniej chwili życia da łaskę żalu i obejdzie się nawet bez spowiedzi. Sam niestety też spotkałem wielu nowoczesnych katolików, którzy zupełnie byli przymknięci takim myśleniem. Dlatego słusznie należy oczywiście odnosić te słowa składu do miłosierdzia Bożego, ale nie jako bezwarunkowej amnestii grzechów, ale fragment ten jedynie wskazuje, że w Kościele katolickim są środki, które umożliwiają odpuszczenie grzechów. No właśnie, kwestia bezwarunkowego usprawiedliwienia. Sobór Trydencki zaznacza również, że u dorosłych nie wystarczy sama wiara do usprawiedliwienia, ale muszą koniecznie spełnić jeszcze inne warunki. Tak orzekł również Sobór Trydencki. Jeżeli kto twierdzi, że bezbożny może zostać usprawiedliwiony przez samą wiarę, w tym sensie, że nic innego nie jest tu potrzebne, co by przyczyniło się do otrzymania łaski usprawiedliwienia, i że wcale nie jest konieczny, żeby aktem swojej woli przygotował się i przysposobił, niech będzie wyklęty. Czyli nie sama wola, nie samo wyrażenie ufności, ale skrucha, żal za grzechy i wola dążąca do chrztu lub sakramentu pokuty. To znaczy, że nasze również zewnętrzne uczynki muszą świadczyć o naszej poprawie. Święty Justyn Męczennik pisał: jeżeli żałujecie za grzechy wasze, tylko tego samego, któregoście ukrzyżowali Chrystusem, uznajecie i przykazania Jego zachowacie, otrzymacie przebaczenie grzechów waszych. Czy właśnie wymienia te kolejne warunki. Właśnie kwestia tego nawrócenia w chwili śmierci, co dogmateka katolicka mówi o momencie śmierci człowieka. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a po śmierci następuje zaraz sąd szczegółowy. Kto umiera w grzechu śmiertelnym, natychmiast idzie na wieczne potępienie do piekła. Kto umiera w stanie łaski uświęcającej i nie ma nic do odpokutowania za grzechy powszednie lub żadnej nie ma do spłacenia kary doczesnej, idzie natychmiast do nieba. Kto wreszcie ma coś do odpokutowania, idzie do czyśćca, gdzie może być wspomagany modlitwą wiernych, a szczególnie ofiarą mszy świętej. Czyli tutaj pojawia się wątek sądu szczegółowego, który ma miejsce od razu po śmierci. Jest czasem oddania sprawiedliwości za wszystkie uczynki, myśli, i tak dalej, czyli nagrody za dobro i kary za zło. Kościół zawsze nauczał, że całe nasze życie od momentu śmierci, od momentu urodzenia do momentu śmierci jest czasem miłosierdzia. Czasem, kiedy możemy nawrócić się, pokutować, przystępować do sakramentów. W momencie śmierci czas podejmowania wyborów definitywnie kończy się. Za życia miłosierdzie należy więc rozumieć jako możliwość nawrócenia się, możliwość otrzymania rozgrzeszenia. Po śmierci wyrazem miłosierdzia Bożego jest czyściec tylko dla tych, którzy umarli bez grzechu śmiertelnego, chociaż, jak nasza wiara podkreśla, Pan Bóg jest miłosierny również dla tych, którzy dobrowolnie Go odrzucają i trwają w grzechach do śmierci, w takim sensie, że kary piekielne również są znacznie niższe, mniejsze niż faktycznie powinny być adekwatne, sprawiedliwość Boża wymagałaby adekwatnie do zniewagi, jaką Bogu została wyrządzona. Więc no, widzimy wielki zdrój Bożego miłosierdzia. Więc moment sądu, czy moment śmierci tak naprawdę, jest to moment wielkiego strachu i walki duchowej. Szatan tych, których miał w swojej władzy przez grzechy śmiertelne, chce doprowadzić do rozpaczy i złości na Pana Boga. Ale kusi również wierne dzieci Kościoła, dlatego jest sakrament ostatniego namaszczenia, żeby dodać łaski do ostatecznego wytrwania w dobrym. I to właśnie współczesne podejście podważa zupełnie sens tego sakramentu. Więc może też dlatego przeakcentowano go w stronę sakramentu chorych, a nie jako sakramentu umierających.
niewinne założenie Bożego miłosierdzia jako oświecenia serca człowieka w godzinie śmierci, wbrew jego złemu życiu, no, powoduje, że zupełnie blednie rola sakramentów, blednie zupełnie rola praktyk religijnych, walki z wadami. Więc w sumie to wszystko, no mówi się dalej, że to jest dobre, że dobrze z tego korzystać, jest nawet potrzebne, ale w takiej perspektywie nie jest konieczne. Czyli to zaznacza, tak jakby to było, że może to być odbierane przez ludzi jako coś opcjonalnego. A poza tym nie ma tutaj konsekwencji notorycznego grzeszenia. Więc jest to sprzeczne z tym, co już mówiliśmy wcześniej, że im bardziej grzesznik jest zatwardziały i odrzuca łaski, tym mniej ich będzie otrzymywał, a nie więcej. Właśnie tak pojmowane miłosierdzie traktuje nadzwyczajną interwencję Pana Boga, bo tutaj naprawdę trzeba cudu Bożego, nadzwyczajnej interwencji, żeby zatwardziały grzesznik nawrócił się w godzinie śmierci. Czyli traktuje tą nadzwyczajną interwencję Pana Boga, nadzwyczajnej łaski, żeby w godzinie śmierci skłonić zatwardziałego grzesznika do skruchy, tak jakby to było coś normalnego. Dlatego no, podważa to sens i skuteczność to, co Pan Bóg ustanowił jako zwyczajne środki łaski, o których to Kościół zawsze nauczał, że to one są środkami Bożego miłosierdzia, o których już mówiliśmy. Co trzeba podkreślić, co Kościół zawsze mówił? Miłosierdzie jest tylko dla żywych. Dogmat o piekle oficjalnie potwierdzony na Soborze w Konstancji brzmi: dusze zmarłych w uczynkowym grzechu śmiertelnym zaraz po śmierci zstępują do piekła, gdzie ponoszą kary piekielne. Czyli możliwość dokonania wyboru i zmienienia decyzji kończy się definitywnie w chwili śmierci. Dlatego za życia trzeba zabiegać o Boże miłosierdzie. Dlatego prawdziwe rozumienie Bożego miłosierdzia wskazuje na nie jako wezwanie do nawrócenia. Dlatego w postępowaniu naszego Zbawiciela wobec grzeszników właśnie widzieliśmy wielkie miłosierdzie. Nie odpychał ich, ale zabiegał o ich nawrócenie. Szukał ich szczególnie przez wyrzuty sumienia. Właśnie, czyli chciał najpierw uświadomić grzech, żeby przez świadomość przyznania się do grzechu, jak chociażby Samarytanka przy studni, z którą nasz Zbawiciel rozmawiał, wzbudzili w sobie żal za te grzechy, żeby odwrócili się od nich i ich nienawidzili, a zwrócili się ku Panu Bogu. Czyli celem naszego Pana, a dalej Kościoła, jest doprowadzić do tego, żeby grzesznicy porzucili grzech i pokutowali. Czyli mieli to pragnienie stania się świętymi, sprawiedliwymi na wzór Pana Boga, co niestety, tak jak przytaczałem na początku, jest współcześnie wyszydzane. W swoich kazaniach również święty Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars, mówił, że to nasza wina, gdy się potępimy, to my jesteśmy winowajcami. Że Pan Bóg podkreślał, że czeka cierpliwie na nas. I to jest prawdziwe miłosierdzie. Po pierwsze, że nie karze nas natychmiast tutaj na ziemi i od razu po grzechu śmiertelnym nie wtrąca do piekła, tak jak upadłych aniołów, i daje nam czas nawrócenia. To w pierwszej kolejności święty Jan Maria Vianney wskazywał, że to jest miłosierdzie Pana Boga. I dalej też mówił, że to dopiero powracający do Boga objęci są Jego miłosierdzie. Również to, że znieważany Pan Bóg, pomimo obrażania Go, pomimo krzywdzenia, cierpliwie to znosi. Również podległe Mu stworzenia również nie wymierzają nam należnej kary, czy należnej kary grzesznikowi. A nawet nasz Pan znosi cierpliwie odmowę nawrócenia i pogardę ze strony tego, kto grzeszy. I to jest właśnie Jego miłosierdzie. Dlatego proszę zauważyć, że jest On, to pojęcie katolickie, to, co przytaczał święty Jan Maria Vianney, miłosierdzie, jest wybitnie teocentrycznie, czyli Pan Bóg jest w Jego centrum. Zachwycamy się nad łaskawością Boga, adorujemy Jego ofiarę złożoną za nas, a współczesna nauka o miłosierdziu Bożym jest zdecydowanie przeakcentowana w stronę antropocentryczną i koncentruje się na człowieku, jego szczęściu, jego prawach, jego potrzebach, tak żeby nikt nie musiał bać się wiecznego potępienia. To, że Pan Bóg nie karze nas natychmiast, nie oznacza amnestii, że nic nie musimy pokutować i wynagradzać. Tak jak mówiłem wcześniej, Pan Bóg przez swoje działania pokazał, że chce sprawiedliwości, chce zadośćuczynienia. Miłosierdziem jest to, że daje nam czas na nawrócenie. Ale jest też właśnie wyrazem wielkiego pragnienia serca Bożego, żeby ludzie nawrócili się i pokutowali za grzechy, bo miłosierdzie jest wezwaniem do powrotu, do przestrzegania prawa Bożego. Święty Jan Maria Vianney na przykładzie Noego wyjaśniał, że był on właśnie narzędziem Bożego miłosierdzia. Wzywał innych do nawrócenia, do zaprzestania grzechów. I proszę zauważyć, że cała misja i sens Kościoła w tym ujęciu jest właśnie wielką misją miłosierdzia wobec świata. Przez udzielanie wiary i środków łaski, czyli nawracanie i sakramenty.
Oczywiście Kościół podejmuje się dzieł miłosierdzia zarówno wobec duszy, jak i ciała. Oczywiście, tak jak mówiłem, te wobec duszy są znacznie ważniejsze. Pomoc charytatywna miała być dla Kościoła obrazem i potwierdzeniem udzielania poważniejszej pomocy i pomocy duchowej. No i właśnie współcześnie ta sfera jest zupełnie wypaczona. Kościół posoborowy koncentruje się praktycznie wyłącznie na udzielaniu miłosierdzia co do ciała, a rezygnuje z miłosierdzia wobec duszy, nie nawracając innych, nie upominając zatwardziałych grzeszników, rezygnując z domagania się miejsca w przestrzeni publicznej, jedynej, prawdziwej religii Kościoła katolickiego. I to, co miało być znakiem potwierdzenia nadprzyrodzonej misji Kościoła, stało się obecnie w dużej mierze główną jego funkcją. Zastąpiło tą właściwą funkcję niesienia miłosierdzia co do duszy. Zastąpiło razem właśnie z fałszywym pojęciem miłosierdzia, że nie należy innych nawracać, czy przywoływać do powrotu do jedynego Kościoła Chrystusowego. Tak jak w Ewangelii, kiedy nasz Pan uzdrowił paralityka, którego spuszczono przez dach. Właśnie ta scena wybitnie pokazuje, co miał nasz Zbawiciel na celu. Właśnie po to, żeby udowodnić, potwierdzić udzielanie mu znacznie większej łaski, czy opuszczenia grzechów, czyli uzdrowienia duszy, uzdrowił go na ciele, żeby nikt nie miał wątpliwości, że Syn Boży ma władzę odpuszczenia grzechów, co właśnie jest, jak specjalnie zadał faryzeuszom to pytanie, co łatwiej powiedzieć. I wyżej potwierdzić, że to większe miłosierdzie, to co jest trudniejsze uzyskanie odpuszczenia grzechów, jest udzielane w Kościele katolickim. Dlatego misją Kościoła jest ostrzeganie przed karą. Nie jest to straszenie, jak współcześnie się mówi, że tradycyjne nauczanie to straszenie ludzi piekłym. Ale to jest dzieło miłosierdzia, właśnie wybitne. To również mocno podkreślał święty Jan Maria Wianney, podając przykład proroka Jonasza. To była wyciągnięta ręka miłosierdzia Bożego dla Niniwy. A dlatego, że to wezwanie Jonasza, który zapowiadał tylko i wyłącznie karę Bożą, szedł przez Niniwę i mówił, że za 30 dni Niniwa zostanie zniszczona, jako kara Boża. Więc nic innego nie głosił, po prostu pełnił misję Bożą ostrzegania przed karą za grzech. Więc tutaj widzimy, Niniwa zaczęła pokutować, dlatego została uratowana. I z drugiej strony widzimy, święty Jan Maria Wianney wskazuje na odwrotny przypadek, czyli odrzucenie miłosierdzia. Czy jest taka możliwość? Można odrzucić miłosierdzie Boże. Odrzucone miłosierdzie zmienia się w Sodomę i Gomorę. Bo i w tym przypadku, chociaż faktycznie Pan Bóg chciał uratować te miasta, te słynne, można powiedzieć, negocjacje Abrahama z Panem Bogiem, ilu sprawiedliwych się znajdzie. Ale nawet kiedy nie znalazła się ta liczba, kiedy spadła kara, to Pan Bóg i tak miłosiernie wyprowadza sprawiedliwego Lota z jego rodziny. Więc Pan Bóg nigdy nie spieszy się z karą i czeka, żeby nas uratować. Szczególnie chce okazać to miłosierdzie sprawiedliwe. Również święty Jan Maria Wianney zauważył, że największym aktem Bożego miłosierdzia jest dzieło wcielenia i odkupienia Syna Bożego. Że nasz Pan przyszedł, żeby nawracać zabłąkanych, właśnie Samarytankę, z którą rozmawiał przy studni. I wyjaśnia, że trzeba praktykować uczynki miłosierdzia co do duszy, żeby otrzymać łaskę nawrócenia, czy łaski wyższego rzędu. To samo z Marią Magdaleną, z której, która z żalu upada ze łzami do stóp Zbawiciela, czyli przebacza jej grzechy i wyrzuca z niej 7 złych duchów. I to było właśnie zadanie Pana Jezusa. Szukanie i nawracanie grzeszników. Kiedy przybywa do Jerycha, chcąc nawrócić Zacheusza, każe mu zejść na dół, czyli porzucić pychę i przywiązanie do dóbr ziemskich, czyli zejść na dół, czyli pokochać pokorę, ubóstwo i naprawić swoje niesprawiedliwości. Wtedy dopiero mówi nasz Zbawiciel, po tym jak Zacheusz podkreśla, że naprawi wszystkie niesprawiedliwości, jeszcze da więcej jako jałmużnę. Dopiero wtedy Pan Jezus mówi, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. I do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, którą chciano ukamienować, mówi, idź i nie grzesz więcej. Czyli porzucenie grzechów jest warunkiem uzyskania miłosierdzia, przebaczenia. Czy do innego uzdrowionego mówi, idź i nie grzesz, żeby co gorszego tobie się nie przytrafiło. Czyli faktycznie to jest cel naszego Pana. A kiedy zbliżał się do Jerozolimy, która jest symbolicznie obrazem grzesznika, który nie chce się nawrócić, i właśnie człowieka, który odrzuca wiarę w Jezusa Chrystusa, czyli odrzuca miłosierdzie Boże. Właśnie patrząc na miasto, nasz Pan zaczął płakać nad jego upadkiem. I tak samo patrzę na, właśnie nad tym, że to miasto nie chce przejrzeć, nie chce poprawić się.
a wtedy przecież uniknęłoby zagłady. I tak samo nasz Zbawiciel płacze nad każdą duszą, która nie chce się poprawić, bo idzie na potępienie, którego łatwo mogłaby uniknąć. Na tym też polega prawdziwe miłosierdzie, że żałującemu Pan Bóg odpuści wszystkie grzechy, choćby ich było bardzo wiele i były najcięższe z możliwych, ale warunkiem jest skrucha serca. Jeśli chodzi też o zagarnienie tutaj grzechów cudzych, dlatego grzechem jest ignorowanie faktu, że nasi najbliżsi żyją w grzechach i idą drogą prowadzącą na potępienie. To właśnie współczesne podejście, że najważniejsze, nie oceniajmy innych. Nie oceniamy, nie potępiamy ludzi, ale mamy obowiązek oceniać i potępiać zło. I faktycznie to jest postawa zaprzeczająca miłosierdziu, kiedy popełniamy grzechy cudze, czyli namawiać do grzechu, rozkazywać drugiemu grzeszyć, zezwalać na grzech, pobudzać do grzechu, pochwalać grzech drugiego, milczeć, gdy ktoś grzeszy, nie karać za grzech, pomagać do grzechu, usprawiedliwiać czyjś grzech. Czyli widzimy, że niestety wiele z tych grzechów cudzych promuje się pod właśnie płaszczykiem fałszywego miłosierdzia. Czyli masowe popełnianie tych grzechów pod pozorem miłosierdzia jest chyba jednym z najbardziej dosadnych przykładów wypaczenia wiary w katolickiej po soborze. A naszym miłosierdziem jest uświadomić błąd również po soborowie i wzywać do ich porzucenia. Również wobec ateistów, sodomitów, osób żyjących w związkach niesakramentalnych, wszystkich grzeszników i innowierców. Czy też przypowieść o synu marnotrawnym pokazuje, że warunkiem miłosierdzia jest powrót do Kościoła i proszenie o przebaczenie. Jest on obrazem właśnie katolika, który popadł w grzechy ciężkie. I tylko porzucenie grzechów i pokuta pozwalająca mu odzyskać stan łaski uświęcającej. Więc o miłosierdzie trzeba prosić, zabiegać. Pan Bóg nie narzuca go nikomu. I wyrazem dokładnie przeciwnej wiary jest na przykład artykuł opublikowany przez więź.pl w 2015 roku pod tytułem Niedobra nowina, gdzie właśnie pewna pani wyraża swoje wielkie rozczarowanie, że księża mówią o grzechu, o karze Bożej, że można się potępić. I tutaj szyderczo cytuję pana Szymona Hołownię, który właśnie mówił, kiedy słyszał o mówieniu o grzechu, o karze Bożej, że wypaczenie wiary i szydził jako dobra nowina o wiecznym potępieniu. Uważa właśnie ta pani, że mówienie o karze i gniewie Bożym oraz o piekle, jako o są to po prostu błędy teologiczne. Że dla Pana Boga nie jest ważne nasze postępowanie, ale dokładnie jak mówią, relacja i miłość do Pana Boga. Zupełne wykrzywienie wiary Kościoła. Prawdą wiary jest jednak, że Pan Bóg potępia ludzi, którzy nie chcą ukorzyć się przed Jego władzą. I słusznie człowiek powinien się lękać na myśl o karze, jaką wymierza grzesznikom. Dlatego naturalnie w umyśle ludzkim może rodzić się pytanie, że jak to jest możliwe? Jak miłość Bożą można połączyć z pojęciem wiecznego piekła? Ale żeby to zrozumieć, koniecznie trzeba zdać sobie sprawę z tego, co poprzedza wyrok potępienia. Że właśnie wielu mówi, że nad bramą piekła należałoby właściwie umieścić napis wzgardzone miłosierdzie. Bo Pismo Święte mówi, miłosierdziu Jego dorównywa karanie Jego. W Księdze Syracha to czytamy. Dlatego i kara będzie tym większa, im większa była miłość, którą się wzgardziło. Im większe były szanse na uzyskanie tego miłosierdzia. Dlatego najważniejsze jest nie grzeszyć. Aby ogarnąć właśnie całokształt Bożego miłosierdzia, trzeba przede wszystkim zdać sobie sprawę z niepojętej dobroci naszego Zbawiciela, który za grzeszników poniósł śmierć krzyżową. I dalej trzeba zrozumieć coś, co w mentalności współczesnego człowieka jest nieobecne, bo nie jest nakierowane na niego. To znaczy świadomość tego, jak bardzo, jak usilnie Pan Bóg pragnie zachować człowieka od grzechu, żeby nie grzeszył, jak go ostrzega i napomina, jakie mu zsyła łaski, żeby odwieść go od złych czynów. Dlatego nie da się pojąć, czym jest Boże miłosierdzie, bez zrozumienia, co to znaczy obrazić Pana Boga grzechem ciężkim. Jest to tak straszliwa zniewaga, bo jest zawsze świadomym odwróceniem, odmówieniem ukorzenia się przed Bożą zwierzchnością. Jest to coś trudnego do pojęcia, że proch ziemi, człowiek, śmie sprzeciwiać się Panu Bogu. Że jak wielu ludzi potrafi zabiegać właśnie o względy innych ludzi, ale lekceważą i nie dbają o znieważenie samego Boga. Że Pan Bóg i tak grzechy odpuści.
Grzech jest więc lekceważeniem Pana Boga i niewdzięcznością za wszystko, co od Niego otrzymaliśmy. Dlatego współczesne mówienie również o dobrych rzeczach, jak o obronie życia, to często widzimy, że jest źle uargumentowane. Kluczową sprawą jest to, że jest to, że aborcja jest po prostu zniewagą wobec Pana Boga i ustanowionego przez Niego porządku. To jest najwyższy, najważniejszy argument, a wszystkie inne są również niezwykle ważne, ale są wobec Niego podrzędne. Więc miłosierdzie Boże ukazuje się, tak jak mówiłem, w cierpliwości Pana Boga. Nie tylko odracza wymiar sprawiedliwości, ale jeszcze daje grzesznikowi możliwość zgładzenia winy, a dzięki temu całkowitego zniesienia wyroku. Dlatego Pan Bóg też nie wyznacza ściśle określonego czasu na nawrócenie, ale cierpliwie czeka. Granicą definitywną jest jednak śmierć. A przecież wielu ludzi nie poprzestaje na jednym grzechu, że ich życie jest wielkim pasmem nieprawości. Dlatego Pan Bóg daje też niezliczoną liczbę szans, bo wielu ludzi notorycznie grzeszy, że ledwo się wyspowiadają, jeżeli są wierzący już, czy jeszcze, a już popadają w ponowne ciężkie grzechy. Czyli sprawiając, że nasz Pan musi opuścić ich serce i musi ustąpić miejsce szatanowi. Więc jak to jest niezwykle rażąca niesprawiedliwość wobec Pana Boga. Dlatego Chrystus Pan przez swoje życie i bolesną mękę jest więc Bogiem współczucia. Współczuje mocno cierpiącej ludzkości i robi wszystko, żeby wyzwolić ją ze źródła tego cierpienia, którym jest grzech i jego skutki. Czyli walka z grzechem jest głównym celem Bożego miłosierdzia i misji Kościoła. Święty Klemens Rzymski, pisząc do Koryntian, pisał: jak długo jesteśmy na tym świecie, z całego serca czyńmy pokutę za grzechy, któreśmy popełnili w ciele, dopóki mamy czas na pokutę, by nas Pan zbawił. Czyli wskazuje, że jest czas pokuty ograniczony, czas możliwości przyjęcia Bożego miłosierdzia. Bo po wyjściu bowiem ze świata nie możemy tam więcej spowiadać się albo czynić pokuty. Czyli podaje warunki uzyskania miłosierdzia, że śmierć jest również kresem zasługiwania i grzeszenia. Czyli Pan Jezus, tutaj też faktycznie ciekawy fragment, jeden z niewielu, które przytoczę z dzienniczka siostry Faustyny, pisał: żądam od Ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim. Nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję Ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia. Pierwszy czyn, drugi słowo, trzeci modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu. Oczywiście ten fragment wybrałem z tego względu, że jest on swoistą definicją miłosierdzia Bożego. I co oczywiście oprócz dobrych, chociaż bardzo ogólnikowych treści, jest tu, albo czego nie ma. Właśnie nie ma tutaj w ogóle mowy o wezwaniu do nawrócenia, o upominaniu, o pokucie, o spowiedzi. Więc dalej nie wiadomo, w czym ma przejawiać się to miłosierdzie, bo jest mowa o czynach. Jakich czynach? Na czym polega prawdziwe miłosierdzie Boże? Więc faktycznie takie słowa mogą być dalej w praktyce wykorzystywane właśnie do rozmydlania i przesuwania akcentów. Dalej też ciekawy fragment, gdzie siostra Faustyna pragnie być przemieniona w miłosierdzie. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje, modliła się siostra Faustyna. I być żywym odbiciem Ciebie, o Panie, niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. Widzimy, no, że tak naprawdę w perspektywie tego, co mówiliśmy, trudno to do czegoś konkretnego odnieść z tych przymiotów tradycyjnie rozumianego miłosierdzia Bożego. Że jest to jednak faktycznie nowe spojrzenie na miłosierdzie, które w praktyce staje się pewnym stylem życia. Jeszcze inny artykuł, też dostępny na stronie Deon z 5 października 2022 roku, gdzie jest właśnie mowa o tym, że przypomniała światu siostra Faustyna o Bożym miłosierdziu. Tam krótkie przypomnienie życia siostry Faustyny i faktycznie pojawia się taka sugestia, że przed nią miłosierdzie Boże było zapomniane. Tak jakby była po prostu surowa, przedsoborowa sprawiedliwość Boża. A w dzienniczku są fragmenty oczywiście o pokucie, o porzuceniu grzechów, również o spowiedzi, ale w praktyce wiele właśnie takich dodatkowych fragmentów jest przeakcentowanych i są wymieszane z różnymi ogólnikami,
sugerującymi właśnie czasem dowolne rozumienie miłosierdzia Bożego, właśnie na takim stopniu ogólności. Czyli widzimy niezwykłe, że taki brak zagłębienia się właśnie w ten temat miłosierdzia Bożego, takie sugerowanie, że przed dzienniczkiem jakby nie było miłosierdzie Boże znane, czy jakby Kościół popełnił wcześniej błąd. Tak jak mówiłem, nie było rozważane samoistnie, ale było omawiane po usprawiedliwienia, zadośćuczynienia, tajemnicy wcielenia. Też bardzo ciekawe słowa papieża Franciszka, które znajdujemy w już cytowanej wcześniej Bulli Misericordiae Vultus, gdzie pisze: miłosierdzie Boga jest Jego odpowiedzialnością za nas. On czuje się odpowiedzialny, czyli pragnie naszego dobra i chce, byśmy byli szczęśliwi, napełnieni radością i pokojem. W tym samym kierunku powinna zmierzać miłość miłosierna chrześcijan. Tak jak kocha ojciec, tak też powinny kochać dzieci. Czyli widzimy, się mówi o tym, że Pan Bóg jest za nas odpowiedzialny. A co właśnie z naszą osobistą odpowiedzialnością za popełnione grzechy? Właśnie tu jest praktycznie wprost podane rozumienie odpowiedzialności, rozumiane jako pragnienie szczęścia. Zupełnie inne znaczenie niż to ma normalnie. I dalej zupełnie też nowy obraz miłosierdzia. On przychodzi, aby wybawić nas z sytuacji słabości, w której żyjemy. Jego pomoc polega na tym, że dostrzegamy Jego obecność i odczuwamy Jego bliskość. Dzień za dniem, doznając Jego współczucia, możemy również i my stawać się współczujący dla wszystkich. Widzimy, że z jednej strony nie trzeba wprost przeczyć prawdą wiary, żeby zmieniać tą wiarę. Po prostu podając nowe definicje, nowe treści. Brzmi to wszystko rzeczywiście bardzo niepokojąco, bo oprócz emocjonalnego odczuwania miłosierdzia, trudno w tych słowach dostrzec tu coś, co ma związek z prawdziwym miłosierdziem. Jest mowa o współczuciu, ale nie ma mowy o żalu za grzech i perspektywie grożącego wiecznego potępienia za nie, bo dopiero ona uświadamia nam znaczenie Bożego przebaczenia i Bożego miłosierdzia. Dopiero kiedy stajemy w perspektywie piekła wiecznego, sądu Bożego, kary za grzechy, dopiero wtedy człowiek może zrozumieć, czym jest Boże miłosierdzie. I w punkcie 15 tej bulli papież pisze dalej: Jego ciało staje się znów widoczne w umęczonych, poranionych, ubiczowanych, niedożywionych uciekinierach, abyśmy mogli Go rozpoznać, dotknąć i troskliwie Mu pomóc. Nie zapominajmy o słowach świętego Jana od Krzyża: pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości. Tutaj widzimy faktycznie fałszywe rozumienie tej miłości. Też te słowa wpisane w czasie, kiedy rozpoczyna się tak naprawdę wielka islamska inwazja na Europę, są sugestią praktyki wpuszczania tych, którzy właśnie tak naprawdę dokonują inwazji i już dokończą rozkładu chrześcijańskich dawniej społeczeństw. Właśnie eksponowanie jako najważniejszych uczynków miłosierdzia, uczynków co do ciała. To właśnie o czym mówiłem wcześniej. W punkcie 18 dalej: niestrudzenie będą również szli do drugiego syna. To a propos przypowieści o marnotrawnym synu, który pozostał na zewnątrz i nie potrafi się ucieszyć, aby mu wytłumaczyć, że jego surowy osąd jest niesprawiedliwy i nie ma sensu w obliczu miłosierdzia ojca, który nie zna granic. Dlatego sugestia taka, że nie wolno oceniać, czy też domagać się sprawiedliwości tutaj na ziemi. No też jest to zaprzeczenie katolickiej nauki społecznej. I dalej czytamy: nie będą zadawać o księżach, jeśli chodzi o spowiedź, nie będą zadawać zbędnych pytań, lecz jak ojciec z przypowieści przerwą mowę przygotowaną przez syna marnotrawnego, czy penitenta, ponieważ potrafią dostrzec w sercu każdego penitenta wołanie o pomoc i prośbę o przebaczenie. Jednym słowem, spowiednicy są wezwani, aby byli zawsze i wszędzie, w każdej sytuacji i pomimo wszystko znakiem prymatu miłosierdzia. I tutaj rzeczywiście jest to o tyle niepokojące, że prymat nad czym? Nad Bożą sprawiedliwością? Że nie ma sprawiedliwości, tak naprawdę z tego wynika, w obliczu Bożego miłosierdzia. Że nie będzie żadnej odpowiedzialności. Tutaj widzimy podważanie i wprost sugerowanie, żeby spowiedź nie była zupełna. Że nie trzeba wyznać wszystkich grzechów śmiertelnych. Że faktycznie, chociaż jest mowa o wyznawaniu grzechów, ale już zbliżamy się do protestanckiego ogólnego wzbudzenia intencji zamiast słownego wyznania tych grzechów jako materii spowiedzi. To jest faktycznie bardzo niepokojące słowa. Jest bardzo dramatyczne też sugerowanie,
wobec spowiedników, żeby nie zadawać pytań, zbędnych pytań. Zbędnych pytań nigdy nie wolno księdzu zadawać w konfesjonale. To jest coś normalnego związanego z przepisami dotyczącymi spowiedzi. Tylko konieczne co do ustalenia ciężaru ilości grzechów i właśnie okoliczności, które mogą wpłynąć na ten ciężar. Tylko istotnych okoliczności. Dlatego skoro nigdy księdzu nie można zadawać zbędnych pytań, to do czego się odnoszą te słowa papieża? Czy więc w ogóle nie ma tutaj zadawać pytań, nawet gdyby była właśnie wątpliwość co do ważności takiej spowiedzi? No właśnie przecież konieczne jest podanie na tym sądzie miłosierdzia, którym jest spowiedź, ilości i okoliczności grzechów. Czyli spowiedź jest dziełem miłosierdzia przeprowadzonym według ścisłej sprawiedliwości. To jest Kościół, tak definiuje ten aspekt spowiedzi. I dalej czytamy w punkcie 20. Nie będzie bezużyteczne w tym kontekście opisanie relacji pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem. Nie są to dwa aspekty przeciwstawne. Czyli pomimo tego, że wcześniej to było przeciwstawiane, tutaj papież przyznaje, że nie jest to przeciwstawne, ale mówi, są to dwa wymiary tej samej rzeczywistości. Czyli tutaj mamy pewien pozór ortodoksji, która rozwija, i pisze dalej papież, która rozwija się stopniowo i osiąga swój szczyt w pełni miłości. Czyli sprawiedliwość jest podstawową koncepcją dla społeczeństwa obywatelskiego, kiedy normalnie punktem odniesienia jest porządek prawny, zgodnie z którym stosuje się normy. Przez sprawiedliwość rozumie się również, że każdemu należy oddać to, co mu się należy. Biblia wiele razy mówi o sprawiedliwości Bożej i o Bogu jako sędzi. W rozumieniu biblijnym sprawiedliwość jest integralnym zachowaniem prawa i postawą każdego dobrego Izraelity zgodną z przekazaniami danymi przez Boga. Ta wizja doprowadziła jednak, i to wiele razy, do legalizmu, wypaczając pierwotny sens i zaciemniając głęboką wartość, które posiada sprawiedliwość. Aby przezwyciężyć perspektywę legalistyczną, należałoby pamiętać, że w Piśmie Świętym sprawiedliwość jest rozumiana zasadniczo jako pełne zaufania, zdanie się na wolę Boga. Czyli widzimy zupełnie nowe spojrzenie, że to jest zupełnie nowa definicja sprawiedliwości. Rodzi się pytanie, na czym ma polegać więc to zaufanie? Bo w praktyce takie mówienie zachęca do zuchwałości w grzeszeniu. I dalej pisze papież, ze swej strony Jezus mówi częściej o znaczeniu wiary niż o zachowaniu prawa. W ten właśnie sposób powinniśmy rozumieć Jego słowa, kiedy znajdując się przy stole z Mateuszem i innymi celnikami oraz grzesznikami, mówi do faryzeuszów, którzy toczyli z Nim spór. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. W obliczu wizji sprawiedliwości będącej tylko zachowaniem prawa, które osądza, dzieląc osoby na sprawiedliwych i grzeszników, widzimy, że faktycznie jest to tworzenie nowej, inkluzywnej religii, która nie wyklucza. Więc nowa wizja miłosierdzia stała się narzędziem zaprowadzenia fundamentalnych zmian w religii katolickiej. I tutaj faktycznie, jak Kościół zawsze rozumiał te słowa, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Oczywiście w kontekście ofiar starotestamentalnych, że złożenie krwi kozłów czy wołów nie jest ofiarą, która może zgładzić ludzkie grzechy. Chcę miłosierdzia, to znaczy chcę, żebyście przyjęli miłosierdzie, łaskę daną przez jedynego Zbawiciela świata, która jest udzielana przez sakramenty święte i przez wyznawanie wiary Kościoła. Więc dalej wiążą się z tym również wyznawanie tej wiary. I dalej pisze papież. Jezus chce pokazać wielki dar miłosierdzia, które szuka grzeszników, aby ofiarować im przebaczenie i zbawienie. Staje się zrozumiałe, dlaczego z powodu tej swojej wizji wyzwalającej i będącej źródłem odnowy Jezus został odrzucony przez faryzeuszów i uczonych w piśmie. Oni bowiem, aby dochować wierności prawu, kładli jedynie ciężary na ramiona ludzi, niwecząc jednak miłosierdzie Ojca. No i właśnie to jest kluczowe pytanie. O jakim prawie jest tutaj mowa? Czy o prawie Bożym? Dalej papież pisze, wezwanie do zachowania prawa nie może utrudniać zwracania uwagi na potrzeby, które wiążą się z godnością osób. Czyli tutaj widzimy obraz ewidentnie złego prawa, że prawo jest czymś złym. I czytamy dalej. Jezus natomiast wykracza poza prawo
Jego dzielenie się z tymi, których prawo uważało za grzeszników, pozwala zrozumieć, dokąd sięga jego miłosierdzie. Również apostoł Paweł przebył podobną drogę. Zanim spotkał Chrystusa na drodze do Damaszku, jego życie było poświęcone w sposób całkowity zaprowadzeniu sprawiedliwości z prawa. Prawo w rozumieniu, tutaj tak naprawdę, to prawo, o którym papież pisze, no trudno nie mieć wrażenia, że jest, ma znaczenie ściśle talmudyczne. Oczywiście, tak jak mówiłem, Talmud powstał później, ale zebrał to również prawa, zwyczaje, takie czysto zewnętrzne, praktyki religijne, czy przepisy jakieś rytualne co do czystości, które były oczywiście jeszcze z czasów przed Panem Jezusem, ale rzeczywiście tak jakby prawo oznaczało dla niego tylko i wyłącznie przestrzeganie tych zewnętrznych przepisów, a nie prawo nadane przez Pana Boga. I dalej pisze papież. Nawrócenie do Chrystusa doprowadziło Pawła do takiej zmiany wizji, że w liście do Galatów napisał: my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie dzięki wierze w Chrystusa, a nie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo. Jego rozumienie sprawiedliwości zmieniło się radykalnie. No, to jest oczywiste, że nie zbawiamy się sami, ale przyjmując Boże miłosierdzie, musimy właśnie trwać w stanie łaski uświęcającej, czyli praktykować, też potwierdzać je uczynkami. Co potwierdza list świętego Piotra czy świętego Jakuba. Ale rzeczywiście ta wizja jest bardzo szokująca, bo tutaj wpada już wprost stwierdzenie, że rozumienie sprawiedliwości ulega zmianie. Pisze dalej papież: Paweł stawia teraz na pierwszym miejscu wiarę, a nie prawo. To nie zachowywanie prawa zbawia, ale wiara w Jezusa Chrystusa, który przez swoją wiarę i zmartwychwstanie niesie zbawienie razem z miłosierdziem, które usprawiedliwia. Sprawiedliwość Boga staje się teraz wyzwoleniem dla tych, którzy są w niewoli grzechu i wszystkich jego konsekwencji. Sprawiedliwością Bożą jest jego przebaczenie. Widzimy zupełnie nowa definicja. Więc gdzie jest mowa tutaj w tym wszystkim o pokucie? Dlatego to jest bardzo, bardzo niepokojące. Miłosierdzie faktycznie staje się niezrozumiałe, kiedy nie ma żadnej kary. Bo ewidentnie mamy tutaj do czynienia z modernistycznym rozumieniem grzechu jako zaburzenia tej relacji, czyli miłosierdzie jako naprawienie relacji z Panem Bogiem. Że tak jakby Pan Bóg powiedział, już się nie gniewam, jakby nie było innych skutków grzechu. Ciekawa jest również homilia z 24 kwietnia 2022 roku. Czy poświęciliśmy nieco czasu, by wysłuchać, towarzyszyć, pocieszyć? Kiedy to czynimy, spotykamy Jezusa, który oczami osób doświadczanych przez życie patrzy na nas miłosiernie i mówi: pokój wam. Oczywiście, tutaj żadnej herezji nie ma wprost, ale miłosierdzie nie polega na wysłuchaniu, towarzyszeniu, ale tak jak czytaliśmy, uczynkiem miłosierdzia jest upominanie, dawanie dobrej rady w celu nawrócenia. Słusznie, oczywiście, uczynkiem miłosierdzia jest pocieszanie, ale tutaj trzeba koniecznie doprecyzować, jakie pocieszanie chodzi, o jaką sytuację tutaj mamy na myśli. Należy pocieszać tych, którzy mierzą się z zewnętrznymi trudnościami, chorobami, biedą, niesprawiedliwym potraktowaniem. Czy uświadomili sobie stan swojej duszy, się pocieszyć w celu dodania otuchy do przystąpienia do sakramentów, szczególnie do spowiedzi. Ale w praktyce, niestety, takie słowa niedoprecyzowane przez wielu ludzi, również nowoczesnych katolików, są odbierane jako, jakby to pocieszenie stało się przykrywką utwierdzenia w złym. Czy papież mówi rzeczywiście o tym pocieszeniu, ale niestety faktycznie to może być bardzo źle rozumiane. Papież mówi też, że miłosierdzie daje radość i faktycznie słusznie, jeśli mamy na myśli człowieka, który w sakramencie pokuty oczyścił swoje sumienie i faktycznie stara się żyć sprawiedliwie, ale jeśli w imię radości, a właściwie zachowania dobrej atmosfery, nie będzie się upominać jawno grzeszników, na przykład dzieci żyjących w związku niesakramentalnym, czy kogoś nieskromnie ubranego, czy katolika, który nie praktykuje, to jest zaprzeczeniem Bożego miłosierdzia. To nie chodzi o to, żeby było miło i radośnie, ale żeby ludzie zbawili swoje dusze, żeby oczyścili się z grzechów. A niestety to utwierdzanie w złym i zachowanie dobrej atmosfery, żeby było miło i radośnie, stało się powszechną praktyką. Więc nie jest to tylko jakaś teoria spiskowa, ale niestety to, co obserwujemy wokół nas. Nawet jeżeli czasem jeszcze w kontekście miłosierdzia Bożego zachęca się do przystępowania do spowiedzi, to czyni czasem również papież Franciszek.
co może faktycznie sprawiać pozory ortodoksji, przez zmianę innych pojęć, to co widzieliśmy, to jednak praktyka duszpasterska pokazuje, że ludzie na skutek chłonięcia wielu innych błędów i braku nauczania o grzechach, wadach, cnotach, nie mają ich świadomości. Większość ludzi nie ma świadomości swojej grzeszności. Jest, dlatego w posoborowiu jest bardzo wiele złych spowiedzi. Wielu, bardzo wielu ludzi nieprzygotowanych. Że widzimy w ten sposób, że wszystkie cele rewolty Lutra zostały spełnione niestety w kościele posoborowym. Dlaczego większość tego nie widzi? Bo po prostu nie wie, co naprawdę Kościół wcześniej głosił. Faktycznie jest po tylu dekadach, jest już powszechne niedouczenie. Czy również 10 marca tego roku papież mówił: nie potępiajmy innych, lecz patrzmy na nich z miłosierdziem jak Jezus. Właśnie wezwał papież Franciszek w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Oczywiste jest dla katolika, że nie może potępiać innych ludzi, człowieka, ale trzeba pomóc uświadomić mu grzech. Trzeba wskazać, że to, co robi, jest złe. Że jeżeli będzie tak postępował, nie zbawi się. Właśnie wezwać go, żeby skorzystał z Bożego miłosierdzia. A te właśnie te wszystkie kwestie, co trzeba byłoby dopowiedzieć, są zupełnie przemilczane, dając drogę otwartą do zupełnie innej interpretacji tych słów i fragmentów. Tak podsumowując, co warto było tutaj zaznaczyć, jeśli chodzi o rozumienie tego wszystkiego, co mówiliśmy w kontekście dzienniczka siostry Faustyny, tak jak mówiłem, nie miałem zamiaru tego podejmować, tutaj ściśle analizować, z tego względu, że to moim zdaniem byłaby praca na jakiś doktorat, żeby to dokładnie przeanalizować. Drugie, nie jest to też jakimś moim głównym celem tutaj. Bardziej problemem są te objawy, które wskazałem, które bardzo wyraźnie widać. Sam widzę w rozmowach z wieloma ludźmi dokładnie takie myślenie. Jeśli chodzi o sam dzienniczek, to myślę, że problem może wynikać tutaj z tego, że tak jak te dwa wybrane fragmenty wskazałem, to nie jest oczywiście cały dzienniczek. Myślę, że faktycznie w większości treści trudno byłoby wykazać jakiś konkretny błąd, ale tak jak mówiłem, te przesunięcie akcentów, przeakcentowania, właśnie ujmowanie miłosierdzia w nowym rozumieniu, faktycznie jest tutaj punktem, na który trzeba byłoby zwrócić uwagę. Czyli punktem wyjścia tak naprawdę, dzienniczek jest cytowany przez wszystkich ostatnich papieży, w praktyce duszpasterskiej biskupów, księży powszechnie, więc na niego w tym nauczaniu o miłosierdziu Bożym de facto się powołują, więc warto byłoby na pewno kiedyś bardziej szczegółowo to omówić, ale na czym poprzestanę tutaj? Dlaczego faktycznie były wcześniej problemy z dzienniczkiem siostry Faustyny? Na przykład można przypomnieć dekret świętego oficjum z 6 marca 1959 roku, w którym była mowa o zakazie rozpowszechniania obrazków i pism propagujących nabożeństwo do miłosierdzia Bożego w kształcie zaproponowanym przez siostrę Faustynę Kowalską. Czy z wcześniejszego roku, z 19 listopada 1958 roku, zakaz rozpowszechniania wizerunków Jezusa Miłosiernego i pism siostry Faustyny w jakiejkolwiek formie, ale także wyraźnie sprzeciwiał się ten dokument ustanowieniu święta Miłosierdzia Bożego i nabożeństwo właśnie w tym duchu, który tam w dzienniczku jest przedstawiony. Czyli no, rzeczywiście przed soborem Kościół wskazywał na poważne problemy w tym kształcie tego kultu Bożego Miłosierdzia. Więc myślę, faktycznie warto byłoby to głębiej również przeanalizować. Podsumowując, w czym w praktyce objawiają się te błędy. To znaczy, nie mówi się o sprawiedliwości w katolickim rozumieniu, zupełnie innym, jako przebaczeniu odpowiedzialności Pana Boga za nas, w niesieniu radości. Właśnie brak rozróżnienia, uwolnienie od kary wiecznej, która jest usprawiedliwienie, którą wiąże się tajemnica wcielenia, dokonane przez Syna Bożego, właśnie odkupienie rodzaju ludzkiego, brak rozróżnienia tej kary wiecznej od odpokutowania kar doczesnych, które i tak pozostają na duszy człowieka, których musi się oczyścić. Prowadzi też niestety takie rozumienie do lekceważenia grzechów, obrażania Pana Boga i Jego sprawiedliwości. Właśnie temat miłosierdzia dawniej, tak jak mówiłem, zawierał się w temacie de facto usprawiedliwienia. No i również to, że faktycznie papież Franciszek sprawiedliwość
Bożą tutaj utożsamia z Jego miłosierdziem, czyli że miłosierdzie jest sprawiedliwością, czyli widzimy zupełne zamieszanie i rozumienie de facto miłosierdzia Bożego jako naprawienia relacji, czyli tutaj człowiek jest w centrum, nasze dobro wieczne, nasze zbawienie, nasza relacja z Panem Bogiem, a nie skutki, które grzech rzeczywiście w duszy człowieka jak sprawia, ale również jak wielką zniewagą wobec nieskończonego Boga jest. Dlatego to powinien być główny aspekt, który powinien być wyjaśniany ludziom w kontekście uzyskania Bożego miłosierdzia. Myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg za mnie. Czy może jakieś pytania co do tych treści, które były tutaj przedstawione?